chyba połączyć z Wami. Kontrolne pytanie, czy mnie widać, czy mnie słychać, dajcie proszę znać, zanim dołączy do nas mój gość. A ja sprawdzę też u siebie, czy wszystko jest w porządku. Cześć, cześć, witajcie. Bardzo mi miło, że znaleźliście czas w ten niedzielny wieczór, końcówka majówki. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Odpoczęliście. Ja miałam bardzo intensywny weekend. Ci z Was, którzy obserwują mnie również na Instagramie, wiedzą, że to był mój weekend pracujący. Także ja dzisiaj kończę z takim poczuciem naprawdę odrobienia zaległości z całego tygodnia. Okej, widać, słychać, słuchajcie, bardzo fajnie. Ja sobie jeszcze tutaj na podglądzie moim włączę, żeby miała pewność, że nigdzie nie uciekła. Mam nadzieję, że problemy techniczne nam nie przeszkodzą w dzisiejszym webinarze. Okej, jesteście, słuchajcie, zaczynamy. Witajcie raz jeszcze. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami podczas tego webinaru, ponieważ temat jest bardzo, bardzo ciekawy. Przyznam szczerze, że zarządzanie czasem i planowanie swojego dnia pracy jest absolutnie moim konikiem. To wcale nie oznacza, że ja jestem osobą zorganizowaną, choć wiele z Was tak właśnie o mnie uważa. Wręcz przeciwnie, bliżej mi do prokrastynacji niż do zorganizowania i perfekcjonizmu, dlatego tym bardziej cieszę się, że moim gościem będzie dzisiaj człowiek, osoba, która na co dzień w życiu zawodowym trenuje innych, jak lepiej zarządzać tym czasem. No i mam zamiar przepytać go o to, co zrobić, żeby lepiej tym czasem swoim zarządzać, żeby być bardziej produktywnym i co moglibyśmy zrobić, żeby szybciej realizować projekty. Nie przedłużając, chciałam zaprosić na webinar Kacpra Chmielowca, który jest, tak jak wspomniałam, trenerem zarządzania czasu i wypracowywania dobrych nawyków. Ja teraz połączę się z Kacprem. Mam nadzieję, że będzie też nas tutaj zaraz było słychać. Jest Kacper? Jest. Wszystko działa. Cześć, witajcie. Dobrze Was widzieć, albo Ciebie w szczególności, Iza, a dobrze wiedzieć, że jesteś razem z nami, bo czat się zapełnia. Super, bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć. Kacper, przede wszystkim dzięki za to, że przyjąłeś zaproszenie do mojego webinaru i znalazłeś czas na to, żeby wytłumaczyć nam trochę, poopowiadać, na czym to ta organizacja pracy polega. I za przyjemność po mojej stronie, zwłaszcza w niedzielę po długim weekendzie, gdzie 21 to jest chyba przynajmniej dla niektórych ostatni czas na dowiedzenie się czegoś nowego, a jednak jesteśmy i będziemy rozmawiać. Myślę, że to będzie świetny początek nowego tygodnia, żeby ruszyć z kopyta. Zanim zaczniemy, to chciałabym jeszcze podziękować Tomkowi, bo Tomek Kłoda jest naszym wspólnym przyjacielem i Tomek Kłoda nas ze sobą poznał. I dzięki temu mamy możliwość dzisiaj się spotkać. To jest niezwykłe w świecie wirtualnym, że możemy w taki łatwy sposób poznać bardzo ciekawe osoby, które wniosą coś wartościowego do naszego życia. No i Tomek nam to dzisiaj ułatwił. Kilka słów o Tomku. Tomek jest właścicielem firmy Dobry Wymiar i Woodcare Parket. Z Tomkiem miałam przyjemność współpracować na moich realizacjach w czasie tworzenia moich projektów. Przygotował dla moich klientów wspaniałe produkty z drewna. I z czystym sumieniem Tomka naprawdę mogę polecić wszystkim osobom, wszystkim projektantom, którzy potrzebują osoby, która z sercem na dłoni podchodzi do swojej pracy i z dużym zaangażowaniem. Tomku, serdecznie Cię pozdrawiamy. Mam nadzieję, że oglądasz nasz webinar. Dziękujemy Ci za tę możliwość poznania się wzajemnie i porozmawiania na taki ciekawy temat. Potwierdzam to, co i zapowiedziałaś. Dzięki Tomek, bo gdyby nie on, to byśmy tak naprawdę nawet się nie poznali. No, a jesteśmy i możemy porozmawiać dzisiaj. Ja zebrałam garść pytań od czytelników mojego newslettera, ale przede wszystkim od architektów i projektantów z grupy Architekt Pro na Facebooku, na której teraz z webinarem jesteśmy. No i przechodząc do konkretów, chciałabym Ci zadać pytania, które najczęściej nurtują projektantów i architektów. Jesteś gotowy? Sprawdźmy. Pierwsze pytanie do Ciebie. Jak zaplanować sobie prawdziwy, efektywny dzień pracy? Czy jest na to jakaś konkretna reguła? Od czego to zależy? Jak ty to robisz? Jak to robią profesjonaliści? Dobra, odpowiem wprost. Nie ma takiej reguły. To znaczy praca każdego architekta, każdego projektanta, każdego trenera zarządzania sobą w czasie wygląda nieco inaczej. I jak zaplanować efektywny dzień pracy? Przede wszystkim na początek chyba odszedłbym od tego, że trzeba to zaplanować w czasie. Bo pierwszym punktem każdego planowania jest poziom jakby celu, tego, co chcę mieć pod koniec dnia i co chcę osiągnąć. To jest takie dobre pytanie, które można sobie zadać na początek dnia.
I zamiast myśleć o czasie w kategoriach tego, na co przeznaczyć później ten czas, jakie zadania wykonać, z kim się spotkać, co wrzucić w kalendarz, jakie to-dosy porobić i tak dalej, warto na to też spojrzeć pod kątem tego, ile ja mam na przykład energii w trakcie dnia. Wiecie, czy wstaję lewą nogą, czy może prawą dzisiaj. I czasami dobrze będzie pójść za tym, jak się dzisiaj czuję. Przykładowo, jeśli wiem, że mam gorszy dzień i pomimo tego, że mam dzisiaj dużo zaplanowanych rzeczy, to ja od rana czuję, że mi to nie pójdzie, to są dwa wyjścia. Albo można zrobić rozpęd i takimi małymi krokami od takich najprostszych zadań po prostu przejść do tych najważniejszych, albo można podejść, jakby ignorując swoje poczucie i powiedzieć sobie, dobra, najważniejsza kobyła dzisiaj to jest zrobić na przykład kosztorys dla klienta i dopóki tego nie skończę, nie robi nic innego i zignorować swoje samopoczucie i po prostu to zrobić. To też jest wyjście, myślę, że to nie jest jakoś bardzo odkrywcze. Natomiast to, do czego ja bym chyba was zachęcał na początek, jeśli chodzi o samoplanowanie efektywnego dnia, żeby pomyśleć sobie i przewidzieć, ile ja będę miał energii w danym okresie dnia. Przykładowo, jak ja zaczynam dzień pracy, to moje godziny od godziny 7 do godziny 9 to jest czas tylko dla mnie. Ja zaczynam swoimi rytuałami i to jest medytacja, ostatnio też yoga zamiast treningu. Jest czas, kiedy mogę sobie wypić na spokojnie kawę, zanim jeszcze w zimie wzejdzie słońce. To jest czas taki, który ja po prostu biorę na rozpęd i dla mnie to są jedne z najbardziej produktywnych godzin w ciągu dnia. Ja po prostu daję sobie przyzwolenie na to, żeby zadbać o siebie, zanim zacznie się cały ten grajdol, zanim zwalą się klienci, zanim spadną maila i telefony. I to jest punkt pierwszy. A później, i teraz wiem, że to nie dla każdego jest możliwe, ale zawsze zachęcam do tego, żeby zaplanować sobie zadania, które są najważniejsze na początek. No i teraz dlaczego? Moje doświadczenie jest takie, że jeśli ja nie zajmę się swoimi najważniejszymi zadaniami, czyli przykładowo nagrywaniem jakiegoś kursu albo przygotowywaniem merytorycznie do szkolenia albo takimi zadaniami, które są tak, wiecie, takie solidne, które wymagają pracy w skupieniu, to ja się tego nie zrobię na początku, tylko wejdę na Facebooka, pójdę w stronę maili, nie daj Boże wciągnie mi jeszcze YouTube, to ja po prostu przepadłem. I już jest godzina 12, 13, a ja sobie myślę tak, wiszą mi te najważniejsze, dobra, zaraz do niej wrócę. Ale kiedy już na przykład siadam, bo się zbiorę powiedzmy po obiedzie, w najgorszym wypadku, no to jest taki czas, gdzie wiecie, po obiedzie zmotywować się do ciężkiej pracy, to wcale nie jest prosta sprawa, zwłaszcza kiedy żołądek jest pełen. No więc taki się zaczyna trochę lawirowania, może zrobię, może nie zrobię, no ale dobra, klienci czekają, no to trzeba i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że prawda jest taka, że nawet jeśli już siądę do tej pracy najważniejszej, w drugiej części dnia, to ja zazwyczaj mam wtedy dużo mniej energii. I tak naprawdę ta praca będzie wykonana, bo się do niej przymuszę, powiedzmy, ale ona nie będzie zrobiona z tak dobrą jakością, z jaką by była zrobiona, gdybym zaczął od niej dzień. Mhm. I to jest takie ryzyko. A czy można podzielić osoby na takie nocne sowy i takie poranne ptaszki? Czy to w ogóle, nie wiem, faktycznie, bo mi się wydaje, że ja nie jestem ani jednym, ani drugim. Ani rano nie lubię pracować, rano, w sensie, żebym miała się zmotywować do wstania o 5 rano. Z kolei takie nocne pracowanie to już nie dla mnie. Mówię już, dlatego że ja mając 20-kilka lat mogłam pozwolić sobie na to, żeby pracować po nocy. Po przekroczeniu magicznej granicy 30 lat, przyznam szczerze, że jest to aktualnie dla mnie niewykonalne. Godzina 22 i mi się oczy po prostu zamykają. O 23 no to już zazwyczaj śpię. Także ja ani nie potrafię pracować w nocy, ani wcześnie rano. Wiesz co, to... Ciężka dobrze, sprawa. Dobrze, że wiesz, co ci służy. Bo ja na przykład wiem, że mi jest łatwiej wstać z rana i zacząć dzień od tych najważniejszych rzeczy. Jeśli dla ciebie godzina 12 jest porankiem, to okej. Okay. Ja też nie jestem za tym, żeby pracować w nocy, choć znam osoby, które lubią tak robić, które na przykład pracują wtedy najlepiej, bo nic ich nie rozprasza. Wiecie, nie wiem, dzieci śpią, partner, partnerka już dawno też wyłączeni, cisza za oknem i wreszcie mogą się skupić na pracy. Ja myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Dla mnie, dlatego mówię na początku, że nie ma takiej reguły, że nie ma czegoś, co powinno się robić, albo tego, co warto. Raczej mi się skupić na tym, jak mi jest dobrze, znaczy jak ja lubię to robić. Ja osobiście też lubię spać się o godzinie 22 w idealnym świecie, a dzisiaj na przykład wiem, że już o tej godzinie nie zasnę. Dobrze, nie. Tak, dzięki Iza. To też moja decyzja. To w tym wszystkim wiem, że na przykład jutro prawdopodobnie zacznę dzień chwilę później. Właśnie ze względu na to, że wybiorę sen zamiast wzięcia się z samego dnia, z samego rana do pracy. Ale nie ma na to reguły, tylko myślenie o tym w kategoriach
energii, którą ja będę miał w ciągu dnia, myślę, że jest ważna. Jeśli ktoś ma taki styl pracy, gdzie zaczyna się rozkręcać wieczorem, to w takim razie zostawienie sobie tych najważniejszych rzeczy na wieczór ma jak najbardziej duży sens. Okej. Okay. Kasper, ja tak trochę wystrzeliłam z kopyta, zadając Ci już konkretne pytanie, a chciałam jeszcze wrócić do Ciebie, jako do trenera tych umiejętności. Powiedz, jak wygląda taka praca w ogóle nad efektywnością pracy? Czy to jest jakiś złożony proces? Jak Ty pracujesz ze swoimi klientami? Jak to wygląda? Wiesz co, to zależy. Bo jeśli przykładowo komuś zależy na, nie wiem, ktoś jest przedsiębiorcą, prowadzi swoje biuro architektoniczne, czy jakąkolwiek działalność i czuję, że mógłby pracować trochę efektywniej, czyli szybciej się zbierać do realizacji zadań albo robić coś, żeby te projekty jednak były realizowane w terminie i żeby klienci nie dzwonili, albo że chce przesunąć te granice i na przykład sprawić, że nie będzie odbierał telefonów po godzinie 22, co jak wiemy niektórym klientom się też zdarza przekraczać pewne granice i chce popracować, to zazwyczaj to wygląda tak, że się umawiamy na kilka konsultacji, które przebiegają mniej więcej w odstępach dwutygodniowych. I wtedy, kiedy pracujemy powiedzmy godzinę czy czasami półtorej podczas jednej sesji, to ustalamy sobie cele na cały proces, na ilość spotkań, która na nas czeka i w oparciu o to ustalamy realne cele, co można osiągnąć i na czym komu zależy. A później z sesji na sesję ustalamy takie małe plany działania, które ktoś po prostu przez powiedzmy tydzień albo dwa tygodnie, zazwyczaj jednak dwa tygodnie, wdraża i sprawdza, co mu działa, co mu nie działa albo gdzie jeszcze jakieś elementy chce usprawnić. Dla kogoś to będzie radzenie sobie z natokiem maili, bo ktoś ich dostaje czasami nawet codziennie albo i więcej. I teraz nie wie, jak z nimi pracować, a tyle czasu mu zabierają, że trudno jest to po prostu ogarnąć. Dla kogoś to będzie to, że może ma mniejszą motywację i mógłby na przykład zarabiać więcej albo obsłużyć większą liczbę klientów, ale finalnie jakoś są rzeczy, które są ważniejsze. Dla kogoś to będzie to, że nie może się skupić na pracy, bo tak szybko wpada w wir. Facebook, dzieci, partnerzy, klienci, wszyscy czegoś chcą na już, a w tym wszystkim świat naprawdę nie ułatwia nam takiej merytorycznej, dobrej pracy, chociażby projektowej. Więc no, w zależności od tego, na czym komu zależy. Jak w ogóle długo trwa taki proces i o ile da się poprawić swoją efektywność? Czy to jest w jakikolwiek sposób mierzalne? Wiesz co, jedną z pierwszych rzeczy, które ja proponuję zazwyczaj, jest taka aplikacja, która nazywa się Rescue Time. I dla każdego z Was to jest świetna aplikacja, polecam, naprawdę warto. To jest straszna, odinstalowałam to. Tak. To jest aplikacja, która po prostu mierzy, w jaki sposób spędzamy czas na komputerze czy na telefonie, bo ona też jest na telefon. I ludzie mają często jakieś wyobrażenie na swój temat tego, co ja robię, jak ja spędzam dzień, z kim rozmawiam, z kim nie rozmawiam, ile czasu na tym Facebooku, a ile nie, no bo przecież praca projektowa czeka, klienci dzwonią. Ale prawda jest taka, że moment, w którym trzeba to zweryfikować, momentem trudnym i bolesnym. Wiecie, to jest trochę tak, jak się ma, no wiem, że mam ileś tam pieniędzy na koncie, ale trochę boję się sprawdzić, więc to odkładam, odkładam i odkładam, a w tym momencie jest takie, no dobra, już te emocje, dobra, muszę to sprawdzić. To jest podobny lęk w sprawdzaniu tej aplikacji, co ja tak naprawdę robię w ciągu dnia i gdzie mi ten czas przecieka przez palce. Moją pierwszą refleksją, jak ja sobie to ten program zainstalowałem, to nawet po roku jego używania, kiedy pracowałem jeszcze powiedzmy kilka ładnych lat temu w jednej firmie szkoleniowej, wyszło mi na to, że 1/3 mojego czasu pracy spędzam na Outlooku, czyli po prostu będąc na mailu. To ja, to problem. No właśnie, ale wiesz, to jest takie pytanie, co robisz na tym mailu przez 1/3 dnia, tak średnio? I dla mnie to było niewyobrażalne, ale zaraz, czy ja naprawdę tak często sprawdzam maila? Wiecie, im bardziej się zacząłem tym interesować, wgłębiać w temat, to wychodzi na to, że przeciętnie co 6 minut ludzie sprawdzają maila albo sprawdzają komunikatory. Jesteśmy uzależnieni od tej technologii, przez co ta technologia nas rozprasza i odciąga od prawdziwej, efektywnej pracy. Bo jak ja sobie siadłem i pomyślałem, 1/3 mojej pracy są maile, to było straszne, żeby w ogóle przyjąć ten fakt, a jednak no, nie mogłem odrzucić tego, że to było prawdą. I było takie zastanowienie, no dobra, czy za to mi płacą? Naprawdę płacą mi i ja zarabiam pieniądze siedząc na mailach? No okej, okay. Odpisywanie klientom z jednej strony tak, ale przez 1/3 mojego czasu to nawet nie jest praca. Więc to jest jedną z pierwszych rzeczy, które ja proponuję.
Zobacz, gdzie jesteś. Rescue Time, bo jest pytanie, przypomnijcie nazwę tej aplikacji. To jest Rescue Time. Jestem bardzo ciekawa, ile z Was korzysta z tej aplikacji. Jest taka opcja, wiem, również na iPhone'ie, która po prostu z automatu liczy, ile czasu spędzamy korzystając z telefonu, i ja raz w tygodniu dostaję takie powiadomienie albo taką informację, że brawo, ty po raz kolejny spędzasz więcej czasu na telefonie. Dzień temu kolejny level zaliczony. Także tak mówię, że to jestem ja i oczywiście ja jestem mistrzem wymówek i udowadniania sobie, że to jest absolutnie konieczny czas, dlatego że raz sprawdzam maile od moich klientów, dwa sprawdzam Facebooka, no bo przecież jest grupa Architekt Pro, może ktoś potrzebuje mojej pomocy, sprawdzam Instagram, daję znać, co tam u mnie i tak dalej, no przecież to wszystko jest mi absolutnie niezbędne. Także mój telefon mi o tym co tydzień przypomina, że pobiłam kolejny swój rekord, także wiem doskonale, o czym mówisz i rozumiem, że ty właśnie nad tym ze swoimi klientami pracujesz. Tak, zgadza się. No bo wiesz, to jest też takie pytanie, co komu odpowiada. Bo moje doświadczenia pokazują, że nawet jeśli ktoś widzi, ok, spędzam 1/3 czasu na mailu, a 2/3 na Facebooku i 1/3 zostaje mi na pracę, to jest takie, no dobra, to faktycznie za dużo, ale ja tego potrzebuję i moi klienci czekają. Poza tym ja się ciekawię, czy tam ktoś przypadkiem mi napisał, czy ktoś mnie nie woła, czy ktoś... Ups, co tu się stało? Czy ktoś nie potrzebuje mojej pomocy? Zniknąłem? No, zniknąłeś. Ja ciebie nie widzę. Mm-hmm. Nie wiem, dlaczego cię nie widzę. Ale cię słyszę z kolei. Nie wiem, czy wszyscy ciebie słyszą. To jest dobra wiadomość. Kacper, proszę cię, żebyś wyszedł i wrócił do nas jeszcze raz. Dobra, ja cię poproszę po tej relacji. Może po prostu się wydarzyło, bo jest bardzo ciekawe, że ja ciebie słyszę na przykład, a ciebie nie widzę. Ale to nic, nie ma... Tak, nie widać ciebie, widzę, że też w relacji, tak się zdarza, okej, jestem sama ja, korzystając z tego, że nie ma Kacpra, to mogę powiedzieć, że słuchajcie, zadawajcie pytania w czasie, dlatego że ja na non-stop to śledzę i Kacper po prostu będzie później na koniec odpowiadał na wasze pytania, więc jeśli coś jeszcze was będzie ciekawiło do tego, co mówimy, to będzie oczywiście taka możliwość. No dobra. I zaraz zobaczymy, czy uda nam się połączyć z Kacprem. Jesteś Kacper? Jestem. Nigdzie nie zniknąłem. Znaczy w prawdziwym świecie. Bo dobra, ja ciebie nie widzę. A czy ty mnie słyszysz, powiedz? Tak, ja i za ciebie słyszę i ciebie widzę. Czy można trochę wyciszyć Izę? Nie, Izy się nie da, słuchajcie, wyciszyć, także jeśli nie słyszycie Kacpra dobrze, ja go teraz aktualnie w ogóle nie widzę. O, tu mi się pojawiłeś. Mm-hmm. Ale tutaj ciebie nie słyszę. A czy ty mnie słyszysz, powiedz? Ja ciebie słyszę. Dobra, no to jest bardzo ciekawe. Można trochę wyciszyć Izę. Nie, Izy się nie da, słuchajcie, wyciszyć, tak, że jeśli nie słyszycie Kacpra dobrze, ja go teraz aktualnie w ogóle nie widzę. O, tu mi się pojawiłeś. O, teraz. Dobra, powiedz mi, czy mnie słyszysz? Ciebie nie słyszę. Słyszę. No słuchajcie, to jest jakiś problem. Nie wiem za bardzo, jak tutaj tego Kacpra z powrotem do mnie. Dobra, słyszę go tutaj w podglądzie, ale nie widzę go u siebie niestety. I nie słyszę. Słychać go. Mnie? Także może ja się schowam, zobaczymy. Halo, halo, a wy mnie słyszycie, czy nie? Czy to tylko u mnie jest problem, czy u Izy? Jak to wygląda? No, to jest bardzo ciekawe, bo ja go na przykład, wybaczcie, ale nie słyszę, nie wiem dlaczego. Widzimy i słyszymy. My właśnie widzę, że wy słyszycie, tylko ja go nie słyszę, a ciężko prowadzić z kimś rozmowę, jak się go nie słyszy. I to jest najgorsze w tym wszystkim, że ja Kacpra niestety nie słyszę. Także widzę, że wy go widzicie, a ja go niestety nie widzę. No nic, spróbuję ja w takim razie wyjść z tego naszego streamu i zaraz się spróbuję połączyć raz jeszcze, ok?
Słuchajcie, no to miejmy nadzieję, że Iza zaraz do nas wyłączę. Tak, najwyżej wszystko idzie, opowiemy, albo obejrzy na nagraniu. Ja chyba Izę słyszę. Ja ciebie słyszę, a ty nie? Tak. Słuchajcie, no, ja bym powiedział, że to a propos sprawdzania maili właśnie, czy nawet zorientowanie się, jak to wygląda u mnie osobiście, nie tam wiecie u kogoś, albo co, jakie statystyki mówią, tylko jak to ja robię na co dzień, no to jest konfrontujące i nie każdy ma odwagę nawet spojrzeć w to, bo to wymaga trochę odwagi jednak, żeby się z tym zmierzyć, a później zastanowić się, co warto z tym zrobić. To jest to, czego ja zazwyczaj zaczynam z klientami współpracę, mówiąc, słuchajcie, no to sprawdźmy, jak to wygląda naprawdę. Punkt pierwszy, a punkt drugi, na czym komu zależy. Czasem celami sprzedażowymi. Przykładowo jak, no tak, Tomek Kłoda jest właśnie jednym z moich klientów, gdzie u niego pracowaliśmy wybitnie na przykład nad celem sprzedażowym. I zarządzanie czasem dopasowywaliśmy do celów, które chcę osiągać pod kątem na przykład pozyskiwania klientów. Wiesz co, ja bym powiedział, że tak naprawdę pojedyncze działania, które się zaczynają, można robić już w zasadzie od zaraz, wiesz, bo to są proste rzeczy. Znaczy, to jest kwestia zorganizowania sobie pracy z mailami, albo jasnej listy zadań do robienia, albo dla kogoś rozdzielenia kalendarza od listy to do, albo dla kogoś na przykład zainstalowanie kilku aplikacji, które pomagają pracować bardziej w skupieniu i na przykład ograniczają Facebooka. Jedna z prostszych aplikacji, która się nazywa New Feed Eradicator for Facebook chyba. W każdym razie ona robi to, że nie ma czegoś takiego jak aktualności na Facebooku. Czyli wyobraź sobie, że wchodzisz na Facebooka i tam jest pusto. Znaczy nie można już, wiecie, bezmyślnie godzinami scrollować. I ten Facebook często staje się mniej wciągający, bo traci, powiedzmy, swoją zasadność. I zazwyczaj, kiedy wprowadza się takie małe i drobne usprawnienia, to on, ich suma się naprawdę zaczyna kumulować. I tak naprawdę, powiedzmy, po takich 4, czasami 5, myślę, spotkaniach, zmiany są już naprawdę duże, bo po prostu przez ten czas, tygodnie na tydzień można pracować coraz bardziej efektywnie i w perspektywie miesiąca czy dwóch po prostu widać różnicę. Dobra. Dobra, dzięki. Słuchajcie, no to jeśli chodzi o plan dnia na kosztorysy i dokumentację techniczną i nadzory, no to jest trochę inna praca. Znaczy, z jednej strony praca nad kosztorysem i dokumentacją to jest jeden kawałek chleba, który trochę wymaga więcej skupienia, który wymaga zastanowienia się, który wymaga takiej intensywnej pracy, tak zwanej pracy głębokiej. A nadzory, wiecie, czy to jak wszystko idzie, trochę wymagają od nas takiego bardziej spłycenia, bym powiedział. I to są dwa rodzaje pracy, którą możemy wykonywać. I teraz praca głęboka często wymaga zatrzymania się, skupienia i nierozpraszania. I na nią najlepiej jest poświęcać czas wtedy, kiedy mamy takie warunki albo kiedy możemy je sobie stworzyć. Czyli przykładowo, jeśli ktoś pracuje z samego rana, ale pracuje z domu, z małym dzieckiem,
A jego partner w tym momencie, czy partnerka jest, wiecie, w pracy gdzieś w biurze i w tym momencie nie ma możliwości, żeby się skupić, to tak naprawdę trudno mówić o takiej pracy w skupieniu, gdzie nie wiadomo, kiedy dziecko nie przyjdzie, albo nie wiadomo, kiedy coś z zewnątrz nas rozproszy, co będzie ważniejsze. Więc najlepiej jest trochę się zdesynchronizować, albo skupić się na tym wycinku pracy, który można zrobić w danym momencie. Jeśli to jest pół godziny takiej intensywnej pracy, na przykład wtedy, kiedy dziecko drzemie, to jest dobrze wykorzystany czas. A jeśli na przykład można się umówić z partnerem, który przychodzi po południu do domu, powiedzmy odpocznie i będzie w stanie zająć się dzieckiem, i wtedy my możemy poświęcić godzinę czy dwie na taką pracę w skupieniu, to jest też lepszy moment niż taki chwilowy doskok, robienie czegoś tu, trochę tu, trochę tu, bo tak naprawdę wtedy nie idzie skończyć i bardzo dużo czasu tracimy na przełączanie się pomiędzy dwoma zadaniami albo kilkoma. I to jest trochę taki mit multitaskingu, że można robić wiele rzeczy na raz. Można robić wiele rzeczy na raz, ale nie można się skupiać na wielu rzeczach na raz. Więc samo takie przełączenie się z zadania na zadanie już sprawia, że tracimy czas, że przestajemy być efektywni, bo jest tak zwany switching cost, czyli samo to przeskakiwanie i zastanawianie się zaraz, zaraz, a na czym ja tu skończyłem? Aha, dobra, na tym, to wracam, ale muszę się znowu rozpędzić, zanim wejdę w taki flow i naprawdę zrobię to w miarę szybko. W związku z tym lepiej pracować w skupieniu wtedy, kiedy można sobie ten czas zorganizować tak, że nic nie będzie nam przeszkadzać. I jeśli chodzi o porę dnia, to tak jak powiedziałem na początku, to już zależy od rytmu, jaki ktoś ma. Dla mnie osobiście praca nad takim korowym biznesem to jest godzina 9-14. To znaczy, ja telefony od klientów odbieram dopiero po godzinie 14. I to jest moja zasada, mój sposób pracy, który mi służy, bo wiem, że gdyby nie to, że wyznaczyłem jakieś zasady, no to klienci zwoliliby od poniedziałku do piątku, od samego rana do momentu, kiedy to oni kończą pracę. Więc to jest mój przywilej. Z drugiej strony, jeśli chodzi o nadzory, no to jednak trzeba się dopasować też do tego, kiedy możemy się udać na te nadzory, więc to wszystko jest złożone. Natomiast ja bym Was tylko zachęcał do tego, żebyście zastanowili się, jak można się synchronizować z ludźmi, którzy pracują w danym momencie i my potrzebujemy być z nimi w kontakcie, w jakich godzinach oni są najczęściej dostępni i kiedy my możemy to zrobić. A z drugiej strony, w jaki sposób można się od tego odciąć i zdesynchronizować do momentu takiego, gdzie mamy święty spokój i wreszcie możemy się skupić na takiej kluczowej, merytorycznej pracy. Żeby to rozdzielić po prostu, bo tego nie idzie pogodzić. Kasper, bardzo Ci dziękuję, że zająłeś ten czas. Ja Cię cały czas słyszałam, bo miałam Cię na tablecie, Ja więc Ciebie, wszystko. Iza, teraz nie słyszę i nie wiem, czy to jest problem po mojej stronie tym razem. Ty mnie teraz nie słyszysz, ja widzę, że oni mnie widzą. Jakbyś mówiła trochę wolniej, to mogę czytać z ruchu ust. Jesus Christ, co tu się dzieje? Słuchajcie. Niestety dalej nie. Teraz Cię widzę, ale Cię nie słyszę wciąż. No to mamy zagadkę. O, słyszycie Izę, tak? Słuchajcie, to może teraz ja się wyloguję. Dobra. Okej, słuchajcie, to ja znikam na moment, zaraz wracam. Co? Dobra, czy mnie teraz słychać? Ja się pytam po raz ostatni, czy mnie teraz słychać? To jest po prostu jakiś kosmos. Wracaj mi tu. Przybiegłem. Słyszycie mnie? Ja ciebie słyszę. Ja ciebie też. Dobra, jest. Wszystko działa, słuchajcie.
To jest po prostu dramat. Przepraszam naprawdę Was za te problemy techniczne. Ja wiem, że jak tak się ogląda i są takie problemy, to to strasznie rozprasza, a temat jest strasznie ciekawy i żałuję, że po prostu to w takich momentach ważnych nam się przytrafia. Mam nadzieję, że to jest naprawdę już ostatnia rzecz, która nam teraz będzie przeszkadzała. Widzę, że jest okej, słyszę, że jest okej. Ja Kacper mnie słyszy, więc nie czekając na dalsze problemy techniczne, przechodzimy do kolejnego pytania. I zacząłeś opowiadać o tych nadzorach i o tym, że są takie momenty, w których jesteś najbardziej produktywny w ciągu dnia. Powiedz, jak to wygląda z twojego doświadczenia? Czy da radę wyznaczyć w ciągu dnia takie konkretne momenty, na przykład na odbieranie telefonów, które, co tu dużo mówić, są najbardziej rozpraszające, kiedy jest głową w kosztorysie czy w projekcie? Jakie jest twoje doświadczenie w tej kwestii? Ja jestem zdania, że to nie jest intuicyjne i dla wielu osób to może być dziwne. Wiele osób też może nie chcieć tego zrobić z lęku przed tym, że stracą klienta, z lęku przed tym, że współpraca nie dojdzie do końca, albo że ktoś będzie o nich źle mówił, albo że będzie jakiś problem, o którym oni się dowiedzą dopiero później i co wtedy. Więc jest wiele barier, które stoją im na drodze, żeby to zrobić. Moje doświadczenie jest takie, że można to zrobić i powiem nawet więcej. Moim zdaniem naprawdę warto to zrobić. Właśnie ze względu na to, że jeśli będziemy non-stop rozpraszani przez Facebooka, przez telefony, przez naszą rzeczywistość, która nas otacza, czy to nawet przez ludzi w biurze, wiecie, ktokolwiek gdzie pracuje, jeśli będziemy dawali się rozpraszać, bo to trochę jest w ten sposób, że świat nam tego nie ułatwi. Znaczy, świata nie obchodzi, co ty teraz robisz, żeby było jasne. Twoich nawet klientów to nie obchodzi, ich obchodzi tylko to, że ty masz pracować nad ich zadaniem. No i że oni mają coś bardzo ważnego do przekazania właśnie w tym momencie, bo właśnie im się przypomniało. Tak. Słuchajcie, ale z drugiej strony, żeby być fair, bo to właśnie klientowi się przypomniało. Świetnie. Więc to trzeba podzielić. Jeśli klientowi się przypomniało, to on niech ma prawo to nam powiedzieć. Na przykład wysyłając maila. A my, kiedy będziemy gotowi i chętni, to sprawdzimy tego maila i na niego odpowiemy. I to wtedy jest fair, bo klient sobie to zrzuca z głowy, a my zgłaszamy się wtedy, kiedy mam na to przestrzeń, żeby w ogóle cokolwiek odpowiedzieć. I to ma sens. Natomiast moment, w którym klient do nas dzwoni na tu i teraz, bo mu się tu i teraz coś przypomniało i on oczekuje od nas natychmiastowej reakcji, kiedy my jesteśmy w kosztorysie w jakimś innym projekcie, to przełączenie się na ten telefon i zaraz w ogóle, kto tu dzwoni? Znaczy, o czym on... Dobra, co tam było? Za chwilę muszę... Wie pan co? Tak, zaraz dzwonię, muszę sprawdzić, wiesz, jedną ręką coś robić, tak, ale już coś... Dokładnie, tak to wygląda. Przecieka przez palce. W związku z tym ja bym powiedział, że to jest trudne, żeby to zrobić, szczególnie z klientami, wiecie, którzy są lukratywni, którzy są prestiżowi, którzy zostawiają u nas dużo pieniędzy od dawna i z którymi mamy relacje, a nie daj Boże, już ich nauczyliśmy, że mogą do nas dzwonić też po godzinach pracy i my wtedy też odbieramy. Albo z którymi jesteśmy na ty, bo to jest też taki duży problem, że ja bardzo unikam i wszystkim tutaj na grupie mówię po 1000 razy, żeby nie przechodzić z klientami na ty, bo to bardzo skraca dystans i wyzwala, mam wrażenie, w klientach taką swobodę właśnie w kontakcie. Czy to telefonicznie po godzinach pracy, czy to poprzez Messengera o godzinie 22, czy przez, nie wiem, pisząc tam na WhatsAppie, wysyłając SMS-y i oczekując natychmiastowej odpowiedzi, albo to, że słuchaj, właśnie mi się przypomniało, czy mogłabyś sprawdzić, ile tam centymetrów było, albo coś w tym stylu, wiesz, o co chodzi, rzucasz wszystko, robisz pierogi, zostawiasz te pierogi i idziesz do komputera sprawdzić tą informację, bo ktoś akurat teraz potrzebuje. Tak, wiesz co, i dla mnie to jest kwestia stawiania granic, ale też w pierwszej kolejności w ogóle posiadania tych granic. Bo żeby, wiecie, ją postawić, to też trzeba się zastanowić chwilę, gdzie ja mam granice albo na jakich zasadach, bo to, wiecie, to jest jakby dorosłe życie. Ja chcę pracować z klientem i na jakich zasadach klient się też godzi pracować ze mną, bo to jest obustronne. Milion razy przerabiałem temat, oferta pilna, na już, wyślij, wszystko musi być gotowe, bo budżety nas gonią i tak dalej, i tak dalej. Staję na rzęsach, przygotowuję ofertę w ciągu dosłownie kilku godzin, rzucając wszystko, co mam, wysyłam klientowi, po czym dostaję zwrotkę, dziękuję za ofertę, odpowiem po urlopie. No tak, dokładnie.
Te ASAPy nie są takie ASAP, jak mogłoby się wydawać. Ja mam w ogóle też takie doświadczenie, że im bardziej ktoś ma pilną potrzebę coś ode mnie uzyskać albo zmienić, i jeśli ja mu dam czas na to, żeby on sobie przemyślał, to okazuje się, że ta decyzja była błędna i tak naprawdę nie, dobra, nie, nie róbmy tego, nie zmieniajmy, jest dobrze tak, jak jest. Także to też takie działanie pod wpływem emocji może być... nakładać na nas więcej pracy niż powinniśmy. Także to też jakby ma tak dwa końce. A powiedz, czy ty masz doświadczenie w tym, że wyznaczasz swoim klientom, nie wiem, wykonawcom, podwykonawcom godziny, w których mogą się z tobą kontaktować? Bo wyobrażam sobie, że można klientom powiedzieć, że od godziny tam, nie wiem, 9 rano do godziny 13 pracuję nad Państwa projektem, więc jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania, proszę o kontakt po godzinie 13, ale są takie sytuacje, na przykład na budowie, kiedy glazurnik kładzie płytkę, no i sprawdza rysunek, coś mu się tam nie zgadza, już mu tutaj klej wysycha prawie, że on nie wie, co ma zrobić, więc chwyta za telefon i dzwoni do nas, no i to jest ta sama sytuacja, odrywamy się od jednej roboty, którą robiliśmy, musimy szybko coś sprawdzić, włączyć inny projekt, odpowiedzieć mu na pytanie i tak dalej, i tak dalej. W takich sytuacjach ciężko wymagać, żeby on z tym klejem i z tą płytką po prostu czekał do godziny 13, żeby móc się z nami skontaktować. Pewnie. Ja się bardzo zgadzam i uważam, że klienci muszą wiedzieć, że mogą do nas dzwonić w sytuacjach kryzysowych, alarmowych, w których nie potrafią sobie poradzić. Od tego jesteśmy. Znaczy, to właśnie to jest twoja praca, żeby im doradzać w sytuacjach kryzysowych i spełniać ich oczekiwania, stając na uszach. Tak. Tylko, że trzeba rozgraniczyć, kiedy to jest sytuacja kryzysowa i kiedy jest naprawdę wymagana interwencja, a kiedy to jest tylko widzimisię, bo trzeba pojechać po 400 kilometrów, zobaczyć, czy ta sofa pasuje albo nie pasuje. No tak, dokładnie. Wiesz, no i teraz jest takie zastanowienie, jak klient, znaczy jak tutaj ułożyć sobie tą współpracę, żeby klienci szanowali nasz czas i jednocześnie wiedzieli, że my też wykonujemy tą pracę dla nich i że naprawdę... jak trzeba, to jesteśmy i oni mogą się czuć z nami bezpiecznie. Przykładowo, ja mam też takie konsultacje nielimitowane. Ja kupuję człowieka abonament na miesiąc. No i na początku współpracy ja zawsze zaznaczam, to, że konsultacje są nielimitowane, to jedno, natomiast to nie znaczy, że one są na żądanie. Znaczy, jeśli zadzwonisz o godzinie 22 w sobotę, nie licz, że ja odbiorę. Aha, to jest taki super. Jasny komunikat. I teraz ktoś, kto to bierze, myśli sobie, no dobra, czyli w takim razie mogę konsultować się nawet codziennie, nawet po dwa razy, ale muszę się wpisać w kalendarz. Mówię, dokładnie tak. Wiesz, i jeśli można coś zaplanować, to jest komfortowe. Natomiast to, do czego ja zachęcam, to żeby stawiać jasne oczekiwania. Kiedy ja stawiać jasne oczekiwania, ale jednocześnie też wyznaczać zasady. Kiedy ja zaczynałem współpracę z jedną z księgowych, to pierwszą rzeczą, którą usłyszałem od niej przy podpisywaniu umowy, ona mówi tak, Kacper, ja maila sprawdzam dwa razy dziennie, o godzinie 10 i o godzinie 16. Więc jeśli ty napiszesz mi maila o godzinie 17, to licz na to, że możesz otrzymać odpowiedź dopiero o godzinie 10 następnego dnia. Nie licz na to, że ja odbiorę jakikolwiek telefon albo maila wcześniej. Ja ci na to zapytanie odpowiem. Wiem, że ono będzie ważne, bo inaczej byś do mnie nie pisał. Natomiast musisz poczekać. Wiecie, ja sobie tak myślałem, kurde, ale trzeba mieć... Trzeba mieć jaja. Jestem w ogóle fanką wszystkich księgowych, z racji tego, że one rozumieją rzeczy, których ja w ogóle nie mam pojęcia, o co tam chodzi, ale mam wrażenie, że księgowe naprawdę są dosyć asertywne, także jestem fanką też twojej księgowej. Mm-hmm, tak. Więc ja jestem za tym, żeby zastanowić się, gdzie ja mam granice w relacji ze współpracy z klientem, i tą granicę też później egzekwować. I jasno na początku współpracy też mówić o tym, jakie są zasady mojej pracy, jak ona zazwyczaj wygląda. I też uczyć, że przykładowo, w sytuacjach kryzysowych proszę o telefon. Jeśli zobaczę, że to jest telefon, sytuacja kryzysowa, ja zawsze odbiorę, no bo to jestem. Tak? Jeśli nie odbiorę, to oddzwonię najszybciej jak mogę, naprawdę. Bo wiem, że jeśli jest telefon, to ja reaguję, bo to jest, musi być ważne. Natomiast jeśli będzie tak, że klient dzwoni raz, no bo ja się tutaj zastanawiam, w sumie to mogłem to sprawdzić w internecie, ale pomyślałem, że zadzwonię, zapytam. Ty się odrywasz od potrzeby pracy albo od robienia pierogów, albo nie wiem, od zabawy z dzieckiem, czegokolwiek, co dla ciebie ważniejsze teraz. I słyszysz taki tekst, gdzie wystarczy, że ktoś by sobie wpisał www i by wiedział. Albo sprawdził w projekcie. Tak, to jest pierwsza rzecz, którą też moim zdaniem warto uczyć ludzi. Proszę pana albo proszę pani,
Dziękuję za telefon. Jest mi niezmiernie miło, że pan dzwoni. Czy ma pan projekt przed oczami? No nie, nie mam, musiałbym sięgnąć. Dobrze, to w takim razie niech pan sięgnie i niech pan zobaczy, bo tam to jest napisane. Gdyby nie mógł pan znaleźć tej informacji, proszę o telefon ponownie. Pozdrawiam. I najlepiej w poniedziałek od 9:00 proszę o telefon, bo to są takie telefony w piątek o 22:00. To powiem ci, że powiedzieć tak komuś, klientowi, możemy tak sobie mówić, że tak powinniśmy, ale ilu z nas, i to jest pytanie też do tych, którzy nas oglądają, a ogląda nas ponad 140 osób aktualnie, to jest pytanie teraz do tych wszystkich was, którzy nas oglądacie, ilu z was realnie byłoby w stanie tak odpowiedzieć? Bo ja mam wrażenie, że możemy sobie w praktyce, twoja księgowa jest dla mnie absolutnie mistrzynią, ale ile z nas ma taki poziom asertywności, bo tutaj chodzi o asertywność tak naprawdę, żeby tak postawić granice, i żeby przede wszystkim samemu mieć na tyle odwagi, żeby o niej komunikować. Czy to jest wyuczalne? Czy to, tego można się nauczyć? Tak, ja w to gorąco wierzę. I to nie jest łatwe, żeby było jasne. To nie jest łatwe. Ja myślę, że moja księgowa to wypracowywała latami. Wiecie, to że ja stawiam klientom granice, to też jest jakby lata doświadczeń okupione tym, że tego nie robiłem. Natomiast to nie jest łatwe, a moim zdaniem jednak warto. To, co mi zazwyczaj pomaga w sytuacjach, powiedzmy takich, gdzie ja się, nie wiem, czuję, że się rozpraszam albo chciałem komuś odmówić, jest taka technika asertywna, ona się nazywa techniką słonia. I ja ją bardzo lubię, bo po prostu wyobrażam sobie, że jestem słoniem, dużym, wolnym i nie muszę się spieszyć z odpowiadaniem na cokolwiek, tylko wszystko mogę rozważyć i 3 razy przemyśleć i powiedzieć, zanim ostatecznie się odmówię. Daję sobie czas, wiesz, w sytuacji takiej, gdzie ja czuję, że nie gra, że ja moje wewnętrzne tutaj takie naginanie swojej rzeczywistości, swoich zasad się zaczyna, to ja daję sobie zazwyczaj czas, żeby się zastanowić, czy aby na pewno ja chcę się zgodzić, albo czy aby na pewno nawet chcę odebrać ten telefon, który mi wibruje w ręce. Wiesz, bo krótkoterminowo ja mogę dać odpowiedź temu klientowi na tu i teraz. To jest trochę tak jak z małym dzieckiem. Ja mogę mu zawiązać sznurówkę, nie ma żadnego problemu. No, umiem to robić, lata się uczyłem, mnie też, więc nie ma żadnego problemu. Tylko że jeśli za każdym razem będę dziecku wiązał sznurówkę, to się wiąże z tym, że ono się nie nauczy. Ale wiesz, co to jest? Ja jako mama mogę ci powiedzieć, że to jest taki przymus, że ty chcesz po prostu, nie wiem, pomóc zrobić to, bo krew cię zalewa, jak widzisz po prostu, ile on to robi, to można szybciej. A z drugiej strony jest dokładnie to, co mówisz, że jeśli ja mu pomogę teraz i pomogę mu jeszcze 100 razy, to on za te 100 razy nadal nie będzie potrafił tego robić. Jeśli ja mu nie pomogę teraz i on będzie musiał się nauczyć, to 100 razy zrobi to wolno, ale 101 raz zrobi to już świetnie i ja już nie będę mu do tego potrzebna. Ja mam dokładnie to samo, także myślę, że to trochę tak jak powiedziałeś, trzeba właśnie patrzeć na nasze relacje z klientami, ale też z wykonawcami. No i właśnie pod tym kątem, że jak dasz ten palec, no to nawet się nie zorientujesz, kiedy straciłeś całą rękę. Słuchajcie, no przecież tak samo jest, no nie wiem, dla mnie dzieci są też dobrymi nauczycielami relacji, bo dziecko od razu wyczuje, że ty nie masz granic. Chodź ze mną pobaw, na chwilę, tylko na chwilę, no chodź jeszcze dłuższą chwilę i dłuższą chwilę, mamo, jeszcze 5 minut na telefonie, nie, 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 jeszcze chwilę, to zaraz kolejna bajka i tak dalej. I ono wyczuje, że może, więc będzie sprawdzało, będzie badało granice. No i to jest naturalny proces uczenia się, na ile sobie mogę pozwolić. I to samo robią dorośli, naprawdę. Tylko robią to w bardziej subtelny i wysublimowany sposób. Więc ja zachęcam do tego, żeby też oddawać odpowiedzialność klientom. No przykładowo, jeśli klient dzwoni do mnie z czymś, co może sobie sprawdzić w projekcie i on dostanie ode mnie tą informację i później dzwoni z kolejną taką informacją, którą mógłby sobie sprawdzić w projekcie albo przynajmniej zapytać kogoś, kto tam jest na miejscu, zamiast do mnie dzwonić i zrobi to po raz kolejny i kolejny i kolejny, to tak naprawdę ja nie uczę tego klienta samodzielności, tylko ja go od siebie uzależniam. No i teraz krótkofalowo, wiecie, to jest wygodne, mam klienta, on do mnie dzwoni, czuję się ważny, czuję się potrzebny, no to będzie kolejny może jakiś deal później, może mi poleci, może to, może tamto, super. Natomiast co jest tego kosztem? Kosztem jest to, że projekt
będzie powiedzmy zrobiony tak samo, a ja tylko inwestuję dużo czasu w rozmowy z klientem, które mogłyby się nie odbyć i które mnie kosztują, bo ja w tym czasie nie zarabiam pieniędzy gdzie indziej, na przykład. Wynika trochę z tego, że my tym naszym kontaktem z klientami, a to w zasadzie przekraczaniem tych naszych granic, to też realizujemy jakąś swoją potrzebę bycia potrzebnym. Takie masło maślane mi wyszło, ale trochę tak chyba jest, że my tak bardzo boimy się stracić tego klienta i tak bardzo zależy nam na tym poleceniu, że moglibyśmy mu naprawdę nieba uchylić, a wiemy z doświadczenia niestety, że ci klienci, którzy nas tak wyeksploatują do granic, niestety bardzo rzadko są klientami, którzy przynoszą nam innych klientów. Tak, to jest takie pytanie, dlaczego, no tak, to jest takie pytanie, dlaczego ja nie stawiam granicy? Też być może... Bo się boję, że stracę klientów, bo boję się, że pomyślą, że jestem nieuprzejmy, bo napiszą krytykę, krytyczną opinię na nasz temat gdzieś w internecie, bo się obrażą. No, to są chyba takie najczęstsze obawy, które z tym mamy, które nas powstrzymują przed tym, żeby być asertywnym i stawiać te granice. I te obawy, myślę, są też bardzo prawdziwe w takim kontekście walki rynkowej o klienta, czy pieniędzy, które można zarobić i dobrych projektów prestiżowych, które można zrobić, pewnie. Tylko dla mnie to jest takie pytanie też, co jest kosztem tego, że ja jednak nie stawię tej granicy. No, kosztem jest nasz czas wolny, kosztem jest nasz czas z dzieckiem, z partnerem, nie wiem, relaksu, odpoczynku, snu bardzo często. No to są nasze koszty, które wiele osób pozwala sobie ponieść właśnie w imię budowania swojej marki, w imię budowania swojej pracowni, zdobywania kolejnych klientów. Wiesz, to pytanie też, jakie potencjalnie korzyści mogłyby płynąć z tego, że jednak się wyznaczy tą granicę i też będzie się ją jasno komunikowało klientom. To ja mam do ciebie inne pytanie. Czy twoi klienci, z którymi trenujesz asertywność i takie stawianie granic, wracają do ciebie z takim feedbackiem na temat tego, że stracili klientów przez to, że są bardziej asertywni? Wiesz co, ja ci powiem inaczej. Ja tracę klientów przez to, że jestem bardziej asertywny. To nie jest kwestia tego, że... Tylko powiem ci, jak to u mnie wygląda. Przykładowo, mam konsultacje nielimitowane, więc każdy może zadzwonić w zasadzie o każdej porze dnia, jak się umówi. Znaczy o każdej wyznaczonych oczywiście porach. No i jest ktoś, kto dzwoni codziennie. Natomiast nie dzwoni codziennie z tym, że coś się dzieje, że coś się zmienia, że ma dylemat, jedno pytanie, coś chce skonsultować, albo jeszcze jakieś narzędzie, albo coś, tylko dzwoni, żeby porozmawiać jak z przyjacielem. No i ja wtedy mówię, okej, mogę to zrobić raz. Bo wiecie, nie znamy się, jeszcze budujemy relacje, zobaczymy, jak to będzie. Mogę to zrobić drugi raz, ale po raz trzeci mam takie zastanowienie i jasno pytam, słuchaj, po co ty do mnie dzwonisz? Wiesz, tak trochę konfrontująco bardziej, no naprawdę po co? Bo oczywiście możesz, tak, masz nielimitowane. Tylko jednocześnie te nielimitowane są takim zaznaczeniem, żeby to miało sens. Wiesz, no bo jeśli mamy sobie rozmawiać, a ty szukasz przyjaciół, to kończmy współpracę tu i teraz, bo szkoda twojego i mojego czasu, zwracam ci pieniądze. Wiesz, i to jest taki moment, gdzie kilka osób się obrazi. Tylko że dla mnie to była taka informacja, że ktoś nie chciał realnie jakoś wpływać na zarządzanie swoim czasem, czy nie wiem, doświadczać, czy jakoś stawiać się lepszym człowiekiem, czy po prostu się rozwijać, tylko ktoś chciał znaleźć sobie przyjaciela. Przynajmniej w moim przypadku tak jest. Więc ja nie aspiruję. Ale ta praca, która dla ciebie jest okej, bo on i tak nie jest twoim klientem i w jego miejsce rozumiem, że możesz dzięki temu umówić osobę, która realnie jest zainteresowana rozwojem osobistym czy trenowaniem swojej efektywności. Tak. I dla mnie to jest ten koszt, znaczy wiesz, dla mnie to jest koszt, powiedzmy, krótkoterminowo pieniędzy versus to, że ten czas mogę przeznaczyć dla kogoś, kto na przykład doceni to, że razem współpracujemy. Więc dla mnie to jest trochę zamienienie klienta na klienta. No i teoretycznie każdy tak może zrobić, tylko rozumiem, nie każdy może sobie też pozwolić na stratę klienta i szczególnie dużego i szczególnie lukratywnego, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to jest pytanie, kiedy zaczyna się stawiać granice, bo przykład, przy zarządzaniu dużym projektem, na przykład szkoleniowym,
też w firmach szkoleniowych, jest tak, że duzi klienci, wiecie, milionowe transakcje, klient jest na wagę złota, bo to naprawdę są duże pieniądze. I przykładowo staje się na uszach, żeby sprostać oczekiwaniom tego klienta. Robi się wszystko, pracuje się po godzinach, prezentacja się klei, po 22 i tak współpraca się ciągnie miesiącami. I moment przykładowo, w którym ktoś słyszy, słuchaj, wiesz co, to jest do niczego, to musimy poprawić, to się nie zgrywa, te szkolenia to, to jaki trener to i tak dalej, i tak dalej. I nagle się konfrontujesz z tym, że ty rasz jak wół, przykładowo, no bo tak, a jednak ktoś tego bardzo nie docenia, przez kolejne 2 miesiące tylko narzeka. I moment, w którym tobie się ulewa i mówisz, wiesz co, skoro od 2 miesięcy nasza współpraca wygląda tak, że tobie się nic nie podoba, to mi jest z tym trudno, to może ją zakończmy. Wiesz, jakby stawiasz to, toczący się projekt, milionową transakcję, tak, wiesz, trochę na ostrzu i ryzykujesz, że tracisz klienta, tracisz premię, wiesz, po prostu to leci. Natomiast długofalowo taki moment, gdzie na przykład jedna z trenerek postawiła taką granicę i powiedziała wprost, jak to wygląda, że w takim razie, skoro klient jest niezadowolony, to może nie ma sensu ciągnąć tej współpracy i się żerować, że coś z tego będzie, tylko przerywamy. Klientka powiedziała, nie, ale jak to? Kasia, ty naprawdę tak pomyślałaś? Nie, ja jestem zachwycona, przepraszam, ja jestem zachwycona naszą współpracą, dlatego my to robimy już od tych 2 miesięcy. Ja nie wiedziałam, że to ciebie tak dotyka. Słuchaj, bo naprawdę nie o to chodzi. Ja po prostu chcę, żeby to było perfekcyjnie i mi też na tym bardzo zależy i dlatego tak tutaj naciskam, ale ja jestem zachwycona, ja dlatego z tobą pracuję. I nagle się okazuje, że jest cudownie i jest fajnie, tylko ktoś nie potrafi tego w odpowiedni sposób zrobić. Przyszło oczyszczenie, prawda? Czy oczyszczenie atmosfery, bo poruszyłeś bardzo ważną kwestię. Ta nachalność w kontaktach i taki brak wyczucia co do godziny i sposobu kontaktu może wynikać z pewnego przekonania klientów czy wykonawców na temat naszej pracy, mówię naszej jako projektanta, architekta, że my mamy taką pracę lekką i przyjemną i w zasadzie co my tam robimy, sobie projektujemy w Simsach i to jest takie fajne przecież, no to zadzwonić do nas i troszkę porozmawiać o projekcie, no to cała przyjemność przecież. Także to może trochę wynikać z niewiedzy. Ja myślę, że rzadziej z takiego, jakby to z takich złych intencji, tak, żeby komuś po prostu zawracać ideę, tylko właśnie z takiego braku zrozumienia, na czym ta praca naprawdę polega i że ktoś po prostu nie ma świadomości, a w nas narasta taki żal, takie przekonanie, że ktoś nas nie szanuje, nie szanuje naszych granic, że w ogóle ma nas gdzieś, myśli, że wykupił z projektem, z całym projektem razem cały w ogóle nasz czas prywatny i w nas ta frustracja narasta, aż w końcu eksploduje. No i jest takie zdziwienie, ale zaraz przecież my w ogóle jesteśmy super zadowoleni, tak? Nie chcemy nic zmienić, no dobrze, nie będziemy już zbądź, okej. Wiesz co? Jeśli klient, no tak jak mówisz, jeśli klient nawet nie rozumie naszej pracy, albo nie wie do końca, na czym ona polega, bo nie ma oczywiście wiedzy specjalistycznej, to myślę sobie też o tym, że w naszym interesie jest to wytłumaczyć na tyle prosto, żeby on zrozumiał, jaka to jest wartość, jakie on ma z tego korzyści, ale też jakie to jest pracochłonne. Że to nie jest, wiesz, tak jak mówisz, tylko tutaj sobie odpalę Sims i postawię tutaj szafkę, tylko że to naprawdę jest rzetelna praca, która wymaga skupienia i w której lepiej jest nam nie przeszkadzać. Okej, mam pytanie od publiczności. Pozwolisz, że zadam. Mam nadzieję, że to się nie... Czekaj, tylko muszę to wyłączyć. Nie chcę nic znowu popsuć, bo mam teraz takiego stresa po prostu, że to mi wszystko gdzieś poznika. Dobra, jak okiełznać klienta, który do kontaktu ze mną i wszelkich ustaleń używa wszystkich możliwych komunikatorów? Choć prosiłam i uczulałam kilkakrotnie o kontakt mailowy i telefoniczny. Mhm. Dla mnie pytanie też, które się pojawia zatem, czy jeśli klient pisze do ciebie przykładowo na WhatsAppie, czy na Messengerze, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek, to co wtedy robisz? Bo jeśli prosiłeś o kontakt telefoniczny, czy prosiłeś, bo nie wiem, kto zadał to pytanie, i czy mailowy, a dostajesz na 3 powiedzmy różnych komunikatorach, to pytanie, co z tymi wiadomościami robisz? Bo ja też mam klientów, którzy preferują na przykład tylko WhatsAppa, natomiast ja im też mówiłem maile, a oni dalej piszą na WhatsAppie. Więc jedyne, co ja odpisuję zazwyczaj, to jest napisz mi w tej sprawie proszę maila. Bo to jest egzekwowanie granic, które postawiłem. Kiedy już o to proszę, pierwszym takim krokiem jest to, słuchaj, no ja wolę komunikację mailową, ewentualnie SMS-y czy telefon, więc proszę ta forma. Ktoś nie respektuje tej granicy, więc ja dalej mogę poprosić, słuchaj,
Bo tylko wiesz, jeśli ja się zaczynam wdawać w rozmowę z klientem na tym komunikatorze. No tak, odpowiadać. To się zaczyna taki, a dobra, dobra, to ty tylko rozmawiasz, a ja i tak do ciebie napiszę, ja wiem, że ty mi odpiszesz. Więc wtedy klient nagnie rzeczywistość w swoją stronę, która będzie dla niego wygodniejsza, bo może on tego używa tak często, że tak woli. Natomiast z twojej perspektywy być może warto powiedzieć, słuchaj, z chęcią ci odpiszę, napisz mi proszę w tej sprawie maila z większą ilością szczegółów. Czyli start tej płyty jak najbardziej się sprawdza, nie tylko w przypadku dzieci, ale również natrętnych osób. Jasne, okej, to jest dla mnie. A teraz mam do ciebie naprawdę ważne pytanie. I to jest trochę pytanie ode mnie również. Jak zaplanować pracę w domu? Albo w czasie pandemii, albo wtedy, kiedy opiekujemy się dzieckiem, albo wtedy, kiedy pracujemy w domu w czasie pandemii i opiekujemy się dzieckiem. Które jeszcze jest chore i my też się czujemy najlepiej. To jest takie kombo, powiem ci. Powiem ci tak, mam problem z tym pytaniem do ciebie, bo ty, no raz jesteś mężczyzną, wiesz, my kobiety, matki troszkę inaczej jakby tych spraw podchodzimy. Nie zaklejamy dzieci taśmą i nie przyklejamy do ściany, żeby popracować przez godzinę w spokoju. Tak jak to widać na różnych filmach w internecie, jak to robią ojcowie. Powiedz mi, czy masz takie doświadczenia ze swoimi klientkami, które są właśnie mamami i próbują sobie zorganizować tę pracę w domu? Wiesz co, powiedziałbym, że znowu to zależy, temat długi, złożony, bardzo indywidualny. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to przestań pracować. Jakby zajmij się dzieckiem. Dla mnie to jest taka najprostsza odpowiedź. Co jest dla ciebie ważniejsze? To, że klient dostanie projekt na czas i się do ciebie uśmiechnie, albo że stracisz, nie wiem, kilka tysięcy złotych, jakby zależy od sytuacji, czy to, że będziesz w stanie poświęcić więcej czasu swojemu dziecku? To ja ci od razu odpowiem, bo ja znam kobiety, które są tutaj na tej grupie i to są piekielnie ambitne babki. One mają swoje biznesy w większości, czasem zatrudniają też inne osoby, czasem pracują w pojedynkę, często są to samotne mamy i naprawdę nie ma takiej opcji, żebyś im powiedział, żeby one nie pracowały. Dlatego, że dla nich, dla mnie praca w tym, co robimy, mimo tego, że to często jest mordęga i chcemy, wiesz, po prostu rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, to też jest ogromna przyjemność i w jakiś sposób realizacja. No a już w ogóle aspekt finansowy, żeby sobie powiedzieć, okej, dobra, ja nie muszę pracować, będę teraz realizować się jako mama i zajmować się domem, no często nie jest realny, no bo musimy mieć z czego ten dom prowadzić i na co zarabiać. Więc ja pytam cię o rozwiązanie hybrydowe, takie, które pozwoli tej kobiecie zajmować się dzieckiem i być wystarczająco dobrą mamą, ale też realizować się jako projektantka, architektka, właścicielka pracowni. Okej. Wiesz co, to mi pierwsze, co przychodzi do głowy, w zależności pewnie od tego, ile to dziecko ma lat. Jeśli jest małe i czasami drzemie, to jest nasza szansa, żeby ten czas jakoś wykorzystać. Czasami nawet na drzemkę z nim, bo być może to będzie ważniejsze w sytuacji, kiedy jesteśmy przepracowani. Natomiast nie przychodzi mi do głowy żadne uniwersalne rozwiązanie, wiesz? Bo jedyne co, wiesz, w przypadku opieki nad dzieckiem, ja wiem, mam małą bratanicę, z którą ja się też uwielbiam bawić, która bywa szalenie absorbująca. To jest też kwestia, myślę, takiego albo zsynchronizacji się z cyklem snu dziecka, jeśli można w miarę wcześnie je położyć, albo wtedy popracować wieczorem, albo przynajmniej mieć czas dla siebie na webinar, albo na cokolwiek, czy na odpoczynek, czy na sen, to jest rozwiązanie. Natomiast nie ma czegoś takiego tutaj, wiesz, jak złota rada. Bo to mogę rzucać banałami na zasadzie, to poproś dziadków, albo nie wiadomo co, tylko... Ja w tym wszystkim teraz bym się odezwał do tych wszystkich siłaczek kobiet, które jesteście z nami. Tak naprawdę czasami po prostu nie idzie tego pogodzić. Ja też chcę to powiedzieć. Wiesz co, no, tylko że my musimy. To jest tak na takiej zasadzie, że ktoś mnie pyta, jak ja to ogarniam, a ja w sumie to się nad tym nie zastanawiam za bardzo. Po prostu to ogarniam, bo muszę, bo wiesz, bo jak ja tego nie zrobię, to nikt tego po prostu nie zrobi i nie bardzo mam wyjście jakby w tej sytuacji. Więc to jest tak, że
człowiek, okej, możemy wstać godzinę wcześniej i zacząć się, nie wiem, ogarniać godzinę wcześniej, zanim nasze dzieci, szczęśliwe te mamy, których dzieci wstają o godzinie 10 czy 11, mój 5-latek wstaje o godzinie 7 rano zazwyczaj i chodzi spać po 20, nie drzemie w ciągu dnia, więc nie ma w ogóle opcji, żeby cokolwiek w ciągu tego dnia zrobić. Na szczęście jest już na tyle ogarnięty, że potrafi przez jakiś czas bawić się samodzielnie. No ale ile można też temu dziecku puszczać w ciągu dnia? Bajki, tak? Żeby chociażby popracować. Więc wydaje mi się, że też ważne jest takie priorytety, tak, mieć gdzieś tam w tych swojej pracy i o te priorytety chciałam Cię właśnie zapytać, jak wyznaczać te zadania, które są absolutnie konieczne do wykonania, a te, które mogą poczekać, bo myślę, że tu jest jakby klucz do rozwiązania tej sytuacji. Dobra, ja Ci na to Ci mogę od razu odpowiedzieć, to żaden problem, tylko chcę jeszcze wrócić do tej kwestii, wiesz, bo dla mnie też trochę to się wiąże z priorytetami, natomiast dla mnie odpowiedzią też, wracając do tego, co ty powiedziałaś, jest mniej, bo zadań zawsze będzie milion do zrobienia. Projektów, klientów do pozyskania, to wszystko zawsze będzie tak kuszące, tak nęcące, zwłaszcza, że tu jeszcze trzeba być perfekcyjną panią domu. Jeszcze żoną, czy kochanką, czy partnerką, jeśli po prostu tych ról jest do spełnienia w życiu tyle, że nie idzie wyrobić, że życia nie starczy. I tak jak mówisz, jeśli człowiek musi, to te priorytety same się szykują i samo się wszystko ułoży. Natomiast dla mnie też jedną z odpowiedzi jest to, żeby eliminować i świadomie podejmować decyzje co do tego, czego nie zrobię. Bo na pytanie, co dzisiaj zrobię, może ci się pojawić milion myśli. A, no tak, jeszcze muszę ugotować obiad, jeszcze się chcę pobawić z dzieckiem, jeszcze zaplanować wieczór z partnerem, no i tak, oczywiście klienci. Tutaj kilka kosztorysów, jeszcze muszę tu nadzorować i po prostu milion rzeczy ci przyjdzie do głowy, którym chcesz zrobić, albo którym masz zrobić, albo na których ci zależy. Natomiast pytanie jest, z czego zrezygnujesz? No, tak naprawdę. Prawdopodobnie z odpoczynku i ze swojego snu, co powiem, że w szerszej perspektywie bardzo ma druzgocący wpływ w ogóle na naszą efektywność i kreatywność, tak potrzebną w tej pracy. Tak, a w dłuższej konsekwencji na wypalenie zawodowe. Wiesz co, to dla mnie to jest po prostu takie zatrzymanie się w tym pędzie i zastanowienie, z czego ja naprawdę mogłabym zrezygnować, albo z czego ja chcę zrezygnować, z czego ja się decyduję zrezygnować, bo być może na ten moment jestem w stanie zacisnąć zęby. Ja ostatnie 1,5 miesiąca przepracowałem jak dziki do momentu, aż mój organizm powiedział, dobra, chmielowiec, następnego dnia nie wstajesz z łóżka. Co z tego, że masz budzik nastawiony na godzinę 7 jak zwykle? Już mnie to nie obchodzi, ja już nie mam siły. Wiesz, i padam. I mam 2 tygodnie powrotu do formy, powoli, ale odpoczynku. To jest taki moment, w którym, tak jak był wywiad przeprowadzany z jedną z takich czołowych kobiet, nie pamiętam teraz nazwiska, ale taką bizneswoman, która po prostu zęby zjadała i w korporacjach sobie świetnie radzi i jest rewelacyjną matką i partnerką i jeszcze tu pasje i hobby. I na pewnym spotkaniu rodzinnym, jak jej współpracownicy, tej hiperaktywnej kobiety, poznali jej męża i pytają się, słuchaj, a co ona robi w weekendy? Bo wiesz, ona pewnie tutaj teraz jeździ na rolkach, albo się wspina, albo pływa. Jezu, jak wy spędzacie te weekendy? A jej mąż odpowiedział po prostu, weekendy? Ona śpi. No tak. Wiesz, no i takie są fakty, to jest życie. Nie idzie się nagiąć i przerobić czegoś, czego fizycznie nie jesteśmy w stanie. Ale wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? To, że media społecznościowe, Instagram przede wszystkim, no pokazuje taki obraz kobiet, które są, nie wiem, no, wyglądają super. W czasie pandemii mają zrobione paznokcie i włosy. Tutaj z dziećmi w ogóle lepią, nie wiem, z masy solnej jakieś rzeczy i oprócz tego zrobiły 3-daniowy obiad, a oprócz tego są jeszcze w ogóle świetnymi bizneswomen i prowadzą swoje biznesy, które zarabiają miliony. I patrzysz na to i myślisz sobie, gdzie ja popełniłam błąd, co ja robię nie tak w ogóle, dlaczego mi się to nie udaje. Potem kładziesz się na tej kanapie
z telefonem w ręku i masz wyrzut sumienia, bo myślisz sobie, Boże, ja tu tracę czas na tej kanapie, powinnam zrobić to, to i to, nie mam siły, po prostu już nie mogę, nie chce mi się, ale po prostu zaciskam zęby i robię, bo te kobiety na pewno też tak działają, one na pewno już mają wszystko ogarnięte, już mają wybrane, co na jutro na siebie założą i zrobione kanapki dla dzieci do szkoły. To jest najgorsze w tym wszystkim, że widzimy ten nieprawdziwy obraz i w nas narasta ta frustracja, żeby też być takie świetne. I to taka jest prawda. No, tylko tak jak powiedziałaś, widzimy taki obraz. To nie jest prawda. Znaczy, moment, w którym poznasz osobę, która jest taka medialna, która ma taki świetny wizerunek, która tutaj robi to wszystko i widzisz jej prawdziwe życie, nagle sobie masz taką refleksję, aha, ta osoba, którą widzę w social mediach, ta kobieta, która ona ćwiczy jogę, która zawsze jest tak pięknie ubrana, która tutaj jest umalowana, która tutaj głosi takie rzeczy, która jest podróżniczką jeszcze z dzieckiem, to i tamto i z partnerem, poznajesz jej prywatne życie i nagle się okazuje, że wiesz, tym partnerem ona się często kłóci i trochę na niego narzeka i to nawet bardziej niż to wygląda na co dzień. I kurde, ale jak tak łączę kropki, to faktycznie nie było ich dawno na zdjęciach razem. Przypadek? Może. A, no i to dziecko? No tak, no oni mają niańkę, poza tym ono siedzi non-stop w telefonie, przecież oni nawet go nie znają. Wiesz, a to wszystko, ta cała joga i praktyka, nie, ona się tylko wygnie do pozy, ona zrobi zdjęcia, a później ponarzeka. No dobra, cudownie jest mi teraz pod tym wodospadem. Później ona tylko, ma tylko dosyć, już do cholera idę, wiesz, na spacer, bo ma wszystkiego dosyć. Wiesz, i prawda jest taka, że jak konfrontujesz ten obraz, który tworzą social media z rzeczywistością, to rzeczywistość zawsze wygrywa. I ja naprawdę apeluję do wszystkich superbohaterek, wszystkich siłaczek, wszystkich wspaniałych kobiet, które chcą wziąć sobie cały świat na siebie. Przestańcie, please. Znaczy, i mówię to też do mężczyzn, mówię to też po sobie, bo moment, w którym ja sobie uświadomiłem, że tak naprawdę jestem słabym, niewiele znaczącym człowiekiem, który nie ma wcale takiej silnej woli, jak ci wszyscy celebryci, jak ci wszyscy pięknie wyglądający mężczyźni, nie wiadomo, jacy superbohaterowie, to ja sobie nagle zrzuciłem ogromny karb z siebie i poczułem ulgę. Aha, czyli ja ten wyścig wygrałem, bo już przestałem brać w nim udział. Wiesz, to jest taki moment, gdzie moment, w którym przestajesz się ścigać, to jest moment, w którym wygrywasz. To trochę właśnie też o to chodzi. I przyznanie się do tego, że jest się słabym, jest pierwszym punktem do jakiejkolwiek pozytywnej, małej zmiany. I nawet do odpuszczenia samemu sobie ogromnego poczucia winy, wewnętrznej walki czy frustracji, które sami na siebie nakładamy tylko dlatego, że ktoś pokazuje taki pozytywny wycinek swojego życia, który chce pokazać, zamiatając całe błoto pod dywan. Ja naprawdę gwarantuję, że ci ludzie mają też lipne życia, tak jak wszyscy. No, myślę, że wszyscy mamy problemy, tylko wiadomo, że one nie są instagramowe, więc się ich za często nie pokazuje, chociaż znam konta na Instagramie, które naprawdę pokazują takie prawdziwe życie z dzieckiem na przykład w czasie pandemii. No i to jest niekończące się po prostu źródło inspiracji do tego, jak to nasze życie wygląda. Wydaje mi się i to mój narzeczony też to mówi, żeby się od siebie po prostu odpieprzyć i będę tutaj... mało poprawna polityczna, ale wydaje mi się, że takie przekonanie o tym, że jesteśmy wystarczająco dobrymi mamami i wystarczająco dobrymi żonami i wystarczająco dobrymi przyjaciółkami, a na koniec wystarczająco dobrymi projektantkami, to jest naprawdę klucz. Nie musimy być superbohaterkami. Nikt tego od nas nie oczekuje, a to naprawdę zwala na nas skarb bardzo dużej odpowiedzialności. I tą konkluzją chciałabym przejść do kolejnego pytania, ponieważ ono łączy się trochę z mediami społecznościowymi, o których powiedzieliśmy teraz w ten sposób, jak media społecznościowe jako rozpraszacze naszej pracy. Chciałabym tutaj wrócić do tej efektywności planowania sobie dnia pracy. Dlaczego media społecznościowe nas rozpraszają? Co za tym stoi i jak sobie po prostu z tym radzić? Tak, temat rzeka. Wiesz co, przede wszystkim dla mnie punktem wyjścia jest uświadomienie sobie, jaki model biznesowy mają social media. No, przede wszystkim taki, że ich celem jest skupienie uwagi jak największej ilości osób, czy nawet liczby ludzi, po to, żeby zarabiać na tym pieniądze. Słuchajcie, to są największe korporacje, jedne z największych firm na świecie, które zatrudniają sztab ludzi,
technologów, psychologów, projektantów, specjalistów. Tam naprawdę pracują wybitne głowy, opłacane sowicie i ich jedynym celem nadrzędnym jest pozyskanie naszej uwagi. To jest to, co oni robią najlepiej na świecie i w tym się specjalizują. To dlatego Facebook i jego powiadomienia świecą na czerwono. Nie na żółto czy na szaro, na czerwono. Dlatego, że jak świecą na czerwono, to klikasz, bo kusi wzrok, bo coś tam jest. To wszystko jest zaprojektowane i każdy piksel Facebooka jest tak przemyślany, żeby był i wciągający, i uzależniający, i żeby nie dało się z tym wygrać. Więc odpowiedź w skrócie. Oni wykonują świetnie swoją pracę, a my i nasza uwaga jest ich zasobem. My jesteśmy tylko towarem, który dajemy jako, no wiecie, my podajemy tylko maila, Facebook trochę nas śledzi, trochę lokalizacja, trochę nasze poglądy polityczne, po ilości lajków są w stanie stwierdzić, jakie mamy, wiecie, poglądy polityczne, co cenimy w życiu i pod to rzucają nam reklamy, a za te reklamy już płacą inne firmy. Oni są świetni w swoim modelu biznesowym. I dla mnie punktem wyjścia, jak już myślę sobie o tym, że tak jest, to stawiam z jednej strony siebie, a z drugiej strony te setki, tysiące ludzi, specjalistów, które są armią, których jedynym celem jest mnie wciągnąć. No i teraz, jakie ja, jako szary człowiek, Kacper Chmielowiec, mam szanse? Zerowe. Znaczy, żeby było jasne, ja potrzebuję się bronić każdym możliwym sposobem, jaki mam, a najlepiej w ogóle nie grać w ich grę. I to jest moja najprostsza odpowiedź. Bo media społecznościowe zawsze będą wciągające i zawsze będą odwracały naszą uwagę. Okej, ale mamy taką sytuację, że media społecznościowe pomagają nam w prowadzeniu biznesu, reklamowaniu się na Facebooku, prowadzenia konta na Instagramie, kontaktu z klientem, jeśli ktoś sobie to ma w strategii firmy, że kontaktuje się na przykład przez Messengera. Także nie mamy możliwości całkowicie z nich zrezygnować. Poza tym chcemy je mieć, bo nie wiem, mamy kontakt ze znajomymi, tak sobie to przynajmniej tłumaczymy. Co zrobić, żeby media społecznościowe nie były rozpraszaczami w ciągu naszej pracy, żebyśmy nie zaglądali tam jak studenci do lodówki co 10 minut, sprawdzając co nowego, okazuje się, że nic i zamykamy i wracamy za 10 minut. Także daj nam jasną odpowiedź, bo z mediów społecznościowych nie jesteśmy w stanie zrezygnować, potrzebujemy je do naszej pracy, do reklamowania się, no ale nie chcemy, żebyśmy byli ich niewolnikami, nie chcemy, żeby przeszkadzały nam w pracy. Zgadzam się. Pierwsze pytanie jest takie, po co ja wchodzę na przykład na Facebooka? Jeśli wchodzę po to, że teraz będę sprawdzał, czy klienci do mnie napisali, albo wchodzę po to, żeby wrzucić jakiś post na fanpage'a, albo wchodzę po to, żeby sprawdzić, co na grupach, w których się udzielam i które są mi potrzebne biznesowo, świetnie, to są bardzo szczytne cele. Więc warto mieć świadomość tego, po co. Jeśli to są cele biznesowe, wejdź na Facebooka, zrób to. Natomiast na przykład, nie wiem, nastaw sobie budzik na najbliższe 30 minut, i że dajesz sobie tylko i wyłącznie ten czas. To jest 30 minut na Facebooka, na załatwienie rzeczy biznesowych. Jeśli budzik mi dzwoni, to ja sprawdzam, czy ja załatwiłem wszystkie rzeczy biznesowe. Jeśli nie, to przykładowo nastawiam go sobie na kolejne jeszcze 20 minut i przez kolejne 20 minut znowu się skupiam na tym. I potem jak znowu budzik mi dzwoni, to ja sprawdzam, czy już na pewno wszystko, bo być może, wiecie, złapię się na tym, że już wszystko zrobiłem, tylko mi tu wciągnął jeden link, kliknąłem, o, i teraz mam nową grupę i rekomendacje. Ciekawe, co tu robią. Wiesz co, najgorsze jest to, że nie to, że zrobiłam wszystko i tak sobie po prostu jeszcze siedzę. Najgorsze jest to, że weszłam coś zrobić, wciągnęłam się w link i po 30 minutach nie pamiętam, po co ja na tego Facebooka weszłam i co ja miałam zrobić. Tak, dlatego w ogóle dla mnie punktem wyjścia jest jakakolwiek lista zadań. Bo jeśli masz listę zadań, to jesteś w stanie wrócić do trzymając się czegoś, co ci nawiguje cały czas. Nawet mimo, że uwagę odciągają wszystkie rzeczy. Więc jak już wiem, co chcę zrobić na tym Facebooku, nawet wiesz, zanim wejdę na Facebooka, to zastanowić się, po co ja tam wchodzę, zrobić sobie listę 3-4 punktów, które grupy chcę sprawdzić w uproszczeniu, żeby wiedzieć, odhaczyć wszystko z listy i w momencie, jak to zrobię, zamknąć Facebooka. Natomiast, żeby sobie ograniczyć do niego dostęp, moim zdaniem warto też przykładowo zainstalować sobie tą wtyczkę Newsfeed Eradicator, nie pamiętam, która sprawia, że nie ma aktualności, więc nie ma co scrollować. Więc kiedy wchodzisz intencjonalnie tylko po to, żeby popracować, to jak wchodzisz na główną stronę, to nie masz nic i teraz łatwiej ci jest wejść w grupę, łatwiej ci jest wejść w wiadomości od klientów, czy sprawdzić, czy posty, które napisałaś, jest na nie jakaś odpowiedź. To jest punkt pierwszy, żeby ograniczyć Facebookową możliwość wciągnięcia mnie w tą grę. Poza tym ja bym też to robił bardzo intencjonalnie, czyli na przykład wyznaczał do tego specjalne godziny.
można sobie zainstalować kolejną inną wtyczkę, która odblokowuje nam Facebooka tylko w godzinach, które sobie wyznaczymy. Pozostałe go blokuje, więc nawet jeśli odruchowo, bo często wchodzimy na Facebooka nie dlatego, że chcemy pracować z klientami, tylko coś się takiego dzieje między, nawet nie wiadomo kiedy, ale w końcu się budzisz na Facebooku, to żeby uniknąć tego, można sobie go zablokować. I to jest jeden ze sposobów, żeby korzystać po prostu z niego świadomie, albo jest jeszcze nawet, znaczy wtyczka Stay Focused, to mówię o rozszerzeniach do Chroma, ona też może to zrobić, że w określonych godzinach można wchodzić na Facebooka, a w innych nie. Albo jest jeszcze inna wtyczka, nazywa się Grayscale Web i ona po prostu wyszarza całą stronę internetową, więc nawet jak już się wejdzie na tego Facebooka, to on się staje czarno-biały, w związku z czym mało atrakcyjny, trochę nudny, no bo czarno-białe zdjęcia i nie aż tak wciągający, więc łatwo jest się zatrzymać i powiedzieć sobie dobra, stop. Więc te wszystkie nakładki są też stworzone właśnie z taką myślą przez ludzi, którzy wiedzą, jakie zadanie ma Facebook, że jednak wciąga, więc moim zadaniem jest uznać, że ja jako Kacper jestem totalnie słaby w radzeniu sobie z rozpraszaczami i że ja sobie sam z tym nie poradzę, potrzebuję wsparcia, przykładowo w postaci wtyczek, które mnie naprawdę zatrzymają, kiedy ja świadomie będę chciał tam popracować, a nie tylko się rozproszyć. Będę miała do Ciebie prośbę, bo odpowiedziałeś poniekąd na moje kolejne pytanie odnośnie aplikacji, które pomagają w radzeniu sobie z naszą efektywnością, żebyś pod koniec albo na koniec tego webinaru, jak skończymy rozmawiać, w komentarzach wrzucił nam proszę linki do tych aplikacji, o których przed chwilą wspomniałeś, jeśli to nie problem. Będziemy mieli to w jednym miejscu i każdy, kto będzie zainteresowany, żeby już od poniedziałku ograniczyć sobie Facebooka czy Instagram, będzie mógł zacząć już działać, ok? Z przyjemnością. Czy ty masz jakieś aplikacje, które pomagają Ci w efektywnej pracy? Nie mówię o tych takich, które blokują media społecznościowe, ale takie, które pomagają planować Ci Twój dzień pracy. Tak, wiesz co, banał, ale dla mnie taką podstawą jest na przykład Microsoft To Do. To jest miejsce, w którym ja zarządzam takimi moimi, powiedzmy, no tak, miejsca do zarządzania projektami wystarczająco proste i darmowe, żeby można było się z tym uporać. Inną bardzo dobrą aplikacją, którą też, na którą się prawdopodobnie będę przerzucał, jest Todoist. Trochę bardziej zaawansowana wersja do zarządzania projektami, które są trochę bardziej złożone, powiedzmy. Korzystam też z aplikacji na przykład na, znaczy w ogóle kalendarz jest taką podstawą, plus wszelkiego rodzaju, nie wiem, do umawiania spotkań, na przykład Doodle jest kolejną dobrą rzeczą, kiedy się szuka terminów dla kilku osób i trzeba zsynchronizować różne kalendarze i wybrać wolne terminy. Albo korzystam też na przykład ostatnio na telefonie z takiej aplikacji Forest App, znaczy mówię ostatnio, ale to już jest powiedzmy od 2 lat. I to jest aplikacja do techniki Pomodoro. Jeśli ktoś z Was słyszał, jeśli ktoś wie technikę Pomodoro, pisałam o niej na blogu i często o niej wspominam, ale możesz powiedzieć dla tych osób, które może jeszcze nie miały okazji się dowiedzieć, o co chodzi w Pomodoro. Chodzi o to, żeby właśnie tak jak jest ta głęboka praca, praca w skupieniu, praca nad kosztorysem czy czymś, czego wymaga od nas naprawdę skupienia, wtedy wyznaczam sobie czas na 25 minut i w tym czasie wyłączam telefon, odłączam się od poczty, od wszystkich social mediów, pracuję nad tym, potem jak mija 25 minut, robię sobie 5 czy 10 minut przerwy w zależności od tego, kto ile potrzebuje i w takich blokach czasowych się po prostu skacze pomiędzy przerwą a pracą i tak naprawdę efektywność mierzy się liczbą tych efektywnych półgodzinnych prac. I ona jest bardzo skuteczna, mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że technika Pomodoro bardzo pomaga mi w ogóle w takim skupieniu. Prośba od grupowiczów, żebyś też wyrzucił informacje na temat tych aplikacji, z których korzystasz, będziemy Ci bardzo wdzięczni. I przechodzimy, słuchajcie, już pomału do ostatniego pytania, więc zanim zapytam o to Kacpra, chciałam Wam poprosić o pytania, jeśli macie do Kacpra na temat efektywnej pracy, zarządzaniem, planowaniem dnia, bo będę chciała ich zadać mu po zakończeniu tego webinaru, po zakończeniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, tak żeby mógł jeszcze nam na koniec coś wartościowego powiedzieć. A ostatnie pytanie dotyczy nawyków, bo ty też jesteś trenerem nawyków, o ile tak, nie wiem, tak to można nazwać. O co chodzi w ogóle w nawykach i jakie są popularne nawyki, które pomagają w efektywnej pracy po to, żeby zgodnie z tytułem naszego webinaru pracować bez stresu i nie zarywać nocek? Pewnie jest ich wiele
I pewnie wiele osób ma swoje, które im służą. Dla kogoś to będzie poranna kawa, która mu dodaje energii na cały dzień jako taki rytuał. Ja na przykład uwielbiam parzyć sobie codziennie rano kawę i to jest coś, co mnie bardzo relaksuje, odpręża i pomaga wejść w dzień. I kiedyś tego nawyku nie miałem, dzisiaj go mam, polecam. Tylko znowu właśnie, ja mówię polecam, ale tak naprawdę ktoś powie, ja nie lubię kawy. Okej, każdy ma swoje. Ktoś może pić herbatę, ktoś może w ogóle nie pić. Nie ma czegoś takiego jak nawyki, które są super skuteczne. Przykładowo robili badania o tym, że osoby, które osiągają sukces, ścielą łóżko. Więc ludzie teraz ścielą łóżko. To ciekawe. Nie, to jest zbyt duże uproszczenie i to nie, to nie tędy droga. To nie chodzi o to, żeby ślepo coś naśladować, tylko żeby robić to, co warto robić regularnie. I do tego właśnie służą nawyki. Z nawyków, które ja mam, to jest, tak jak mówię, przy planowaniu pracy, ja na przykład zaczynam dzień w ogóle od planowania. Czyli pierwsze, co odpalam, to odpalam sobie listę zadań i robię sobie listę na dany dzień. Tych zadań oczywiście mam wpisanych w moje różne projekty bardzo wiele, ale ja podejmuję każdego dnia, codziennie rano decyzję, czym zajmę się w tym kolejnym, w tym dniu, który nadchodzi. Więc to jest dla mnie taki nawyk, który mi pozwala rozpocząć dzień i mieć tą taką, wiecie, bazę, ten port, którego ja się trzymam, i że jak moja uwaga się rozpływa, to ja teraz wiem, do czego mam wrócić i znowu to zrobić. Mi to osobiście bardzo pomaga. Do tego mam też taki rytuał, który kończy mi pracę. I to jest chyba ważna rzecz, bo jeśli mam skończyć pracę na dany dzień i nie zarywać tych nocek, a ja wiem, że mam jeszcze do zrobienia dużo rzeczy, a jednak jestem już tak zmęczony, że nie będę w stanie tego dokończyć i widzę, że to jest takie udawanie, że ja pracuję, gdzie tak naprawdę lepiej by było po prostu zamknąć komputer, położyć się spać i rano następnego dnia wstać godzinę wcześniej, to wtedy ja robię sobie taki w cudzysłowie rytuał, czy taki mój nawyk, gdzie po prostu sprawdzam po raz ostatni pocztę, gdzie sprawdzam sobie, które zdanie wykonałem na ten dzień i których nie wykonałem, i planuję sobie, kiedy mam je wykonać świadomie, czyli okej, dzisiaj tego nie robię, odpuszczam. Mój plan legł w gruzach, w związku z czym wolę odpocząć, no i teraz pytanie, co zrobić z tymi zadaniami. Przeplanowuję je sobie na jutro, na pojutrze i moment, w którym ja zamykam moje zadania i moją pocztę i odpisuję na wszystkie wiadomości, to jest moment, w którym ja zamykam dzień i jak zamykam laptopa, to jest naprawdę kończenie pracy. Więc to jest też takie mentalne wyłączanie się. Już nie ma czegoś takiego jak sięganie do telefonu, już nie ma czegoś takiego jak, a może jeszcze? Nie. Już taki daję sobie przyzwolenie na koniec pracy i robię to tak rytualnie. Sprawdzasz poczty później, wieczorem albo przed zaśnięciem? Ty jesteś cyborgiem po prostu, umówmy się. Przed zaśnięciem to ja czytam książkę. No tak, wiesz co, ja bym powiedział, że to jest kwestia decyzji i wyboru. Jeśli ktoś będzie chciał sprawdzać pocztę po nocy, w porządku, jego decyzja. Ja osobiście uznaję to za coś, co mi nie służy. Ja myślę, że każdy z nas ma wyczucie tego, co mi dobrze robi, co mi źle robi, a jednak czasami robimy te rzeczy, które jakoś nas rozpraszają, które nam nie pomagają. No tak, które zaburzają nasz sen też przede wszystkim, bo przeglądanie kompulsywne poczty tuż przed zaśnięciem i przeczytanie maila od klienta, którego się nie powinno przeczytać tuż przed snem. I ciśnienie od razu skacze i 2 godziny później ja nadal nie śpię, tylko myślę o tym, co ja mam jutro zrobić i co ja mam odpisać i o Boże, do kogo ja nie muszę zadzwonić i jak sobie z tym problemem poradzić. Bardzo mi się podoba to, że mentalnie zamykasz swój dzień pracy, bo mi się to kojarzy trochę z taką pracą w urzędzie albo w fabryce, że odbijam kartę i ja wychodzę z tej pracy i ja ze sobą nie zabieram komputera, bo urzędnicy nie zabierają komputera i pracownicy fabryk też ze sobą tej pracy do domu nie zabierają. I to jest coś, czego ja im naprawdę zazdroszczę, bo ja w swojej pracy mam wrażenie, że ja jestem głową ciągle, non stop, dlatego że ciągle zastanawiam się, co ja jutro muszę zrobić, a co jeszcze miałam zrobić, a tu jeszcze sprawdzę, a tutaj jeszcze miałam odpisać, a to coś mi się tam przypomniało, to jeszcze sprawdzę i tak dalej, i tak dalej. To jest straszne. Bardzo mi się podoba to, że ty mentalnie odbijasz kartę na zakładzie. Tak, i robię to zupełnie świadomie, bo no to jest trochę tak, że jeśli mamy otwarte różne pętle, bo jeszcze to nam chodzi po głowie, to nie będziemy, dopóki nie czegoś z tymi myślami nie zrobimy,
to one będą nam zawsze chodziły po głowie, zawsze będą się kołatały. A czy ktoś coś napisał? A jeszcze mam jeden pomysł. A kurczę, tu zapomniałem, jeszcze tu w tym projekcie mogłem. To są takie rzeczy, które ja też zawsze, nawet słuchajcie, też inną rzeczą, która mi służy osobiście, to jest zapisywanie wszystkiego, co mi chodzi po głowie. To znaczy, to jest też jeden z kluczowych nawyków, moim zdaniem, który pozwala być spokojnym człowiekiem. My nie jesteśmy cyborgami, my mamy ułomną pamięć i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mogę mówić nawet za siebie. Ja jestem głupi, mam ułomną pamięć, nie zapamiętuję informacji, nic. I godzę się na to, bo dzięki temu mam kartkę ołówek, mam telefon, mogę sobie zapisać, a moment, w którym sobie zapisuję, to znaczy, że ściągam to z głowy. No dobra, jakby co, to wrócę, nie muszę pamiętać. I przynajmniej moje zasoby mentalne mogą się skupić na pracy, a nie na tym, że ja muszę pamiętać różne rzeczy i jeszcze pracować i jestem w bałaganie, no już są, wiecie, wszystko na sobie. Więc jeśli możecie, to naprawdę polecam wam zapisywać wszystko. Ja pamiętam, jak robiłem po raz pierwszy takie ćwiczenie, które właśnie polega na tym, że zapisuje się dosłownie wszystko, co chce się zrobić w swoim życiu, czyli na tu i teraz, urodziny, tu imieniny, tu jeszcze pamiętać o tym, o jakiś projekt, tu odpisy klientowi i tak dalej. Robiłem to przez 2 dni, zanim sobie opróżniłem głowę. I to naprawdę, każdą jedną rzecz na osobnej karteczce samo przelepnie. A później się przeraziłem, jaki mam bałagan w głowie. No to tak, to bardzo ciekawe. Tu mi jeszcze jak rozmawialiśmy kiedyś tam prywatnie, opowiadałeś o podejmowaniu decyzji, konieczności podejmowania decyzji w ciągu dnia. Ile my mamy tych decyzji do podejmowania i zdejmując z siebie obowiązek podjęcia choćby jednej decyzji w ciągu dnia, daje nam ogromną przestrzeń na relaks, odpoczynek. I to, o co ktoś zapytał tutaj w komentarzu, wrócę do tego, jak osiągnąć spokój ducha i utrzymać go w pracy. I to jest coś bardzo kluczowego w tej rozmowie, co chcielibyśmy wszyscy osiągnąć. Efektywnie pracować, ale przede wszystkim być bardzo spokojnym w tym, co robimy, bez takiej ciągłej gorączki, o Jezu, że jeszcze o tym zapomniałam, jeszcze to miałam zrobić. To jest najgorsze. Te podejmowanie, konieczność podejmowania ciągle decyzji, małych, dużych, błahych, związanych z życiem zawodowym, z tym, co ugotuję na obiad i nie wiem, w to, co się będziemy dzisiaj bawić z moim dzieckiem. To jest chyba strasznie męczące. Nawet na pewno strasznie męczące. Wiesz, to jest trochę takie pytanie właśnie o to, jak planujemy sobie na przykład czas prywatny? Faceci się spojrzą, co? Planować czas prywatny? Ja nic nie robię, ja wracam do domu, jestem. Wszystko gra. A kobiety? Słuchaj, no ja tu sobie robię listę zadań, tu robię obiad, tu robię to, jeszcze dzieckiem, to jeszcze daję. Tu maseczkę, tutaj miałam tam odsunąć szafkę, bo tam miałam koleżanki tutaj. Tu miałam zrobić porządek w przyprawach, bo tu wydaje mi się, że tam już jakieś nowe życie zalęgło. Także no, masz rację, dla nas wypoczynek i czas wolny to jest ogarnianie wszystkich domowych spraw i robienia rzeczy, na których nie mamy po prostu nigdy czasu i odkładane są na później. Tak, ja na przykład na to mam sobotę. Kiedy sprzątam, kiedy odkurzam, kiedy pomagam mojej partnerce, nie wiem, urządzać balkon. Ja mam na to sobotę. To jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy ja zajmuję się domem. To jest moje wewnętrzne ustalenie oczywiście i też powiedziałem to na głos, żeby nie było, moja partnerka się zgodziła. Natomiast nie chodzi o to, że jest teraz wszędzie bałagan. Nie, no bo jakiś podstawowy porządek jest, ale dla mnie na przykład sobota jest czasem, kiedy ja naprawdę zajmuję się domem. W inne dni tygodnia nie tykam, żyję w nim, mieszkam, to on ma mi służyć, nie ja jemu. Wiesz, i trochę dla mnie odpowiedzią jest naprawdę mniej i podejmowanie decyzji, czego ja nie zrobię. Tak samo też na tym polega biznes. Możliwości zarobienia pieniędzy zawsze będzie więcej niż czasu, żeby to przerobić. Pytanie jest moje, biznes tak naprawdę robi się też decydując, czego się nie zrobi. I to jest też na co dzień. Jeśli szczególnie dla takich osób, które są ambitne, które wierzą, że mogą wszystko, które naprawdę jak zacisną zęby, to się zmuszą, bo też tak można i pewnie nawet dosyć długo, co niektórzy, tylko pytanie, jak długo. Dla mnie to jest też pytanie, co mogę zrobić mniej? Co mogę zostawić? Bez czego świat się nie zawali? I taka świadoma prokrastynacja. I ja pamiętam po sobie, jak przykładowo, byłem na studiach i zbliża się egzamin, tydzień do egzaminu. No to już ostatni czas, ostatni gwizdek, żeby się uczyć, sesja i tak dalej. No dobra, później 5 dni. No to ostatni gwizdek. Został dzień i dalej ostatni gwizdek. Ja mam tak, w pewnym momencie, po co mam się katować tym, że będę się uczył, skoro wiem, że się okłamuję i się nie będę uczył? To skoro i tak się nie uczę, to przynajmniej się przestanę katować.
Wiesz, i pogodzę się z tym faktem, że się nie będę uczył, że książkę otworzę w ostatni dzień. I to też jest rozwiązanie, powiedzieć sobie, dobra, robię wszystko na ostatnią chwilę i mam do tej pory urlop. No tak, to prawda. I skroluję Facebooka i jestem szczęśliwym człowiekiem, że jak przyjdzie pora, to się zepnę i nie będę spał noc czy drugą, ale przynajmniej mam ten tydzień oddechu i swobody. Wiesz, to jest taki moment, kiedy naprawdę ten stres, który się pojawia i te oczekiwania, które sami na sobie budujemy codziennie, po prostu weźmy oddech i odpuśćmy sami sobie w byciu super aktywnym, hiper skutecznym, nie wiadomo co. Bo prawda jest też taka, że nie można być bardziej efektywnym niż żyjąc tu i teraz. Znaczy, może to zabrzmi trywialnie, ale bycie mentalnie w głowie, w planowaniu, w zastanawianiu się, w stresie, to nie jest życie. Znaczy, co to za życie, kiedy ja nie mogę, nie wiem, nie znajdę chwili, żeby się pobawić z dzieckiem, albo pogłaskać psa, albo pośmiać z przyjaciółmi. No bo zauważyć, że przyszła wiosna, piękna wiosna, wystarczy wyjrzeć przez okno, natomiast będąc w takim natłoku myśli i spraw, bardzo często zdarza nam się nie zauważać tak fantastycznych momentów, których potem niestety bardzo żałujemy, bo wiele jest takich opinii wśród szczególnie starszych osób, że czego żałują ludzie pod koniec swojego życia. Nie tego, że nie zarobili dodatkowego miliona, albo nie tego, że tam nie przebiegli maratonu czy coś, tylko zazwyczaj najbardziej prostych rzeczy, że nie spędzili więcej czasu z bliskimi osobami. I to jest takie bardzo dające do myślenia w kontekście tego takim bycia super efektywnym i zorganizowanym właśnie. Kacper, chciałam ci zadać jeszcze jedno pytanie, które pojawia mi się tutaj na liście już po raz któryś, więc jest ważne i brzmi w ten sposób. Co zrobić, żeby wyjść z zaległości, mając bieżące sprawy na głowie? I drugie pytanie bardzo podobne, jak nadrobić zaległą pracę, jeśli bieżące jest dużo? Okej. To, co mi przychodzi do głowy, to jest taka metoda trzech gwoździ. To jest tak, że jeśli przykładowo ktoś podchodzi do ciebie i mówi, słuchaj, Iza, mam prośbę. Wiesz, czy mogłabyś mi tutaj wysłać taki plik i zrobić jeszcze kosztorys, będę ci bardzo wdzięczny. A ty mówisz, słuchaj, okej, przypomnij mi się proszę maila. Wiesz, jakby parkujesz ten temat. Po czym dostajesz tego maila, i faktycznie ktoś się przypomina, czyli wykonał po raz kolejny taką pracę, żeby cię o to poprosić. Więc ty mówisz, słuchaj, w porządku, tylko teraz mam naprawdę dużo pracy, czy mogłabyś mi jeszcze o tym przypomnieć w przyszłym tygodniu, to wtedy to zrobię od razu. I jeśli ktoś ci się przypomni po raz trzeci, to jest taki moment, że wiesz, że jemu to nie jest obojętne, że wiesz, że to nie jest tylko zachcianka, więc to po prostu robisz, ale dopiero wtedy, kiedy dwa razy to odwlekłaś w czasie. I to jest taki trochę sposób na to, aż sprawy nas same dogonią. Przykładowo, kiedy obiecałem klientowi wysłać, do tej pory, wiecie, mam to w głowie, obiecałem jednemu z moich klientów wysłać właśnie ten link do aplikacji, jakieś tam filmiki, tutoriale, jak to można wszystko dobrze sobie poukładać, żeby być bardziej efektywnym. I jemu to obiecałem wysłać. To było słowo, które mu dałem. A później tak sobie siadłem i myślę sobie, wiecie, na tłumaczu całych tych wszystkich zadań, które mam do zrobienia, muszę zrobić trochę jednak researchu, tutaj pościągać, porównać, żeby wysłać mu naprawdę dobre rzeczy. Bo nie mam tego od ręki, postanowiłem świadomie tego nie robić. Podjąłem decyzję, że dopóki ten klient mi się z tym nie przypomni, to ja mu tego nie wyślę. Dlatego, że mam inne pilniejsze rzeczy i ważniejsze, które też się wiążą z innymi zobowiązaniami, niż tylko wysłanie kilku linków, a jednak poświęcenie godziny czy dwóch mojej pracy. I dla mnie robię to świadomie, czyli decyduję się na to, że odpuszczam i godzę się na to, że ten klient może się mi przypomnieć nawet z pretensją. Powiedzieć, hej Kasper, nie wywiązałeś się z naszej umowy, nie podoba mi się to, oczekiwałem od ciebie wyższych standardów i tak dalej. Wtedy, jeśli on mi się przypomni, rzucę wszystko i zajmę się dokładnie tym, o co on mnie prosił. Natomiast na to i teraz ja się decyduję, że dopóki temat sam do mnie nie wróci, sam mi się nie przypomni, jednak trochę olewam temat. No i oczywiście, to pewnie zależy, jakie są kary umowne, zależy od wielu innych czynników, ale to jest dla mnie sposobem, jeśli mam zaległości i bieżącej z pracy mam wiele, to świadomie rezygnuję z części tych zadań albo ustawiam je w takiej kolejności i po prostu idę ciągiem. Bo to jest też taka odpowiedź a propos priorytetów, jak je wyznaczać. Jedną z najprostszych metod jest to, że wyznacza się listę, natomiast na tą listę wpisuje się maksymalnie 6 zadań, nie więcej. I te 6 kolejność się układa od najważniejszego do najmniej ważnego,
i tyle. I się robi od pierwszego, jak się skończy pierwsze, dopiero się bierze za drugie, jak się skończy drugie, dopiero się bierze za trzecie i tak dalej, i tak dalej. Nie robi się nic innego, tylko kolejne zadanie i kolejne, aż do samego końca. I jeśli coś zostaje na sam koniec dnia, to zostaje przypisane na kolejny dzień. I gra się zaczyna od początku. Nie można być bardziej efektywny niż robiąc to. No, jeszcze pytanie, co to jest to jedno zadanie, bo możemy sobie wpisać, zrobić wizualizację salonu z kuchnią na przykład, która zajmie nam 2 dni, a mamy takich 6 punktów, więc to czasem to jest przepisywanie listy na kolejną listę, bo udało nam się na przykład zrobić 0,5 zadania z tych 6 i musimy kolejne 5 zadań przepisać znowu na kolejny dzień tygodnia, dlatego że w międzyczasie właśnie zadzwonił klient, zadzwonił wykonawca, musieliśmy rzucić wszystko i jechać, nie wiem, na budowę do sklepu i często to się kończy tym, że po prostu my przepisujemy te zadania z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, dochodzą nowe, no bo pojawiają się te przecież nowe rzeczy, no i nam w ogóle nie ubywa i najlepszym przykładem na to jest zawsze moja mama, która dzwoni do mnie i się mnie pyta, no jak tam Izunia, obrobiłaś się już z robotą? I mnie to pytanie tak zawsze śmieszy, dlatego że ja naprawdę nie znam takiego stanu w moim życiu, żebym ja powiedziała, no obrobiłam się z robotą, wiesz o co chodzi, dlatego że zrobię jedno, no i zaraz przychodzą po prostu kolejne zadania, mam absolutnie ciągłość pracy od nie pamiętam ilu lat, naprawdę, odkąd pracuję zawodowo prawdopodobnie. Mm-hmm. Iza, to jest jasne, znaczy, to ja się wcale nie dziwię, bo mam podobnie, znaczy pracy zawsze będzie po uszu dla każdego. Jeśli chcesz, zawsze sobie znajdziesz coś do roboty, kolejnego klienta do pozyskania, większego, mniejszego, kolejny projekt do zrobienia. To jest tylko też pytanie o to, co chcesz. Bo dla mnie to jest tak, że możesz robić wszystko, ale nie naraz. Czyli po kolei. Rzeczywistość, tak, nie przeskoczysz. Nie przeskoczysz. Jeśli się gromadzi, to być może to jest pytanie, czy może to jest pora w moim biznesie, żeby jednak kogoś zatrudnić. To mnie odciąży od najprostszej, bieżącej, biurowej pracy. Przykład. No właśnie, a ktoś tu zadał pytanie, jak szczegółowe muszą być listy zadań? Ja robię dość szczegółowe, by odhaczyć nawet drobne zrobione prace. Podnosi mi to morale, mi też. Czy do zadań dopisywać procentowy udział zadań w ciągu dnia, ustalać godziny, w jakich mamy zadania zrobić? Co do zadań, to nie ustalałbym godzin. Z jednego prostego powodu, że my jesteśmy jako ludzie bardzo słabi w planowaniu. I to uogólniam, ale jeśli coś nam się wydaje, że zajmie nam 2 godziny, to często jest tak, że się okazuje, że tam jest jakiś problem i jednak to zajmuje 2,5 albo 3, więc moment, kiedy ja sobie wyznaczam na to od 12 do 14, no to jednak mi zajmuje dłużej, więc już się spinam, muszę poprzesuwać inne rzeczy, cały harmonogram, nagle kalendarz zaczyna się, wiecie, poukładać na nowo. Nie wrzucałbym tego w kalendarz. W kalendarzu trzymałbym tylko rzeczy, które są nienaruszalne. To znaczy na przykład jak spotkanie z klientem, jak telefon umówiony, jak wizyta u fryzjera, cokolwiek, co jest takiego nienaruszalnego, gdzie ja mam tam umowę społeczną. Natomiast jeśli mogę sobie sam ustalać priorytety, to najważniejsze zadanie po prostu wykonuję w każdej wolnej chwili, jaką mam. I do tego bym się skłaniał. Można sobie wyznaczyć czas, jaki chcę poświęcić na to zadanie, w przypadku, gdy jestem perfekcjonistą i wiem, że trochę przesadzam. Na przykład wtedy sobie mówię, dobra, daję sobie godzinę, żeby to domknąć, choćby nie wiem co, i naprawdę siadam i robię tylko godzinę bez poprawiania tam czcionki i cyzelowania wszystkiego, co z punktu widzenia klienta nie musi być aż tak istotne. A jak szczegółowe powinny być te listy? Bo to był pierwszy człon pytania, jak drobnicować właśnie te zadania? Czyli na przykład mam wizualizację łazienki, czy powinnam to robić na tej zasadzie, że stworzenie modelu 3D, nie wiem, wybór płytek do łazienki, wybór sanitariatów, render projektu, ustawienie świateł, wiesz o co mi chodzi. Znaczy nie jesteś w temacie projektowania, więc nie oczekuję, że będziesz wiedział, jak się robi wizualizację łazienki, ale jak bardzo one powinny być szczegółowe? Myślę, że ten poziom, który określiłeś, jest dobry. W takim sensie, żeby było wiadomo, co jest następnym krokiem, którego nie chcę pominąć. Bo listy są też takim sprawdzaczem nas z jednej strony, że ja wiem, że niczego nie pominę, że to wszystko idzie intuicyjnie, że idę krok po kroku i że to zmierza w dobrą stronę. Bo często jeśli wchodzimy w temat odkładania na później, to wiąże się to z tym, że ja nie wiem, co mam zrobić tak naprawdę, albo nie wiem, jaki jest pierwszy krok, albo ten słoń jest tak duży, że nie wiem, od której strony go podejść, w związku z czym rozbicie go sobie na takie mniejsze części czy szczegółowe listy pozwala nam powiedzieć, a w sumie, wiesz, zrobienie renderu, dobra, wiem, co mam robić i robię to i nic więcej.
Więc powiedziałbym, że poziom szczegółowości niech będzie taki, który pozwoli nam zacząć, żeby też w nim nie ugrząść, żeby samo zapisywanie nie zajęło więcej czasu niż zrobienie, no bo to będzie bez sensu, ale z drugiej strony, żeby nam służył i żeby też był taką checklistą, która sprawdzi nas, że aby na pewno wszystko zrobiliśmy. Okej. To pytanie teraz ostatnie już będzie, bo już powoli zaraz chyba zamkniemy drugą godzinę naszego webinaru, a już się robi późno. Nie chciałabym, żebyśmy zaczynali nowy tydzień pracy od niewyspania. Pytanie ode mnie, jak zabrać się za rzeczy, które odwlekamy, jak połknąć tę żabę? Była chyba taka książka kiedyś właśnie na temat rzeczy, które ciągle odwlekamy. Ja przyznam szczerze, że mam w swojej pracy takie rzeczy, których nie cierpię robić. I są to kosztorysy, zamówienia, wszystkie rzeczy związane z takim mało twórczą i mało kreatywną pracą, która, umówmy się, niestety jest stałą częścią mojego zawodu, bez tego ani rusz. Natomiast odwlekam to, ja jestem w stanie naprawdę zrobić te nieszczęsne pierogi, byle nie usiąść do kosztorysu. Pierwsza myśl, która mi przychodzi, trochę w myśl tego, co mówiłem wcześniej, pogódź się z tym, że tego nie lubisz, że będziesz to robiła na ostatnią chwilę. Czyli dobra, odpuszczam sobie, dobra, z klientem się umówię, no to już wiem, kiedy muszę, dobra, no to wtedy siądę, wiesz, zrobię to z płaczem, ale zrobię, ale przynajmniej przez ten czas, kiedy to mi wisi, nie będę się katować, tylko sobie to świadomie zostawiam na ostatnią chwilę. To jest moja pierwsza myśl. A druga myśl jest taka pytanie, komu mogłabyś to ewentualnie zdelegować? Albo co zrobić, żeby to zautomatyzować? Bo ja jestem fanem, wiesz, pozbywania się rzeczy, znaczy robienia naprawdę mniejszej ilości, a kluczowych rzeczy. Jeśli mogłabyś to oddelegować, a tego nienawidzisz, to założę się, że są osoby, które to uwielbiają, które chętnie, jeśli... Tak, są kilka takich osób, które lubią robić kosztorysy. Ja, ponieważ postanowiłam bardziej urozmaicić sobie robienie kosztorysów, zleciłam wykonanie specjalnego wzoru szablonu Excela, który zresztą też niedługo będzie w ofercie w moim sklepie, ale tylko po to, żeby tą pracę sobie maksymalnie zautomatyzować, bo wiem, że wielu architektów ma ten problem, co ja, nienawidzi robić kosztorysów, więc będą tam, może nie będzie jednorożców i brokatu, które będą urozmaicać robienie zestawień liczbowych, ale będzie przynajmniej ładnie, więc mam nadzieję, że to pomoże wielu osobom przekonać się do kosztorysowania. Natomiast no, niestety to odkładanie na ostatnią chwilę, czy to jest domena pewnego typu osobowości, czy ludzie tak mają generalnie wszyscy, czy są tacy też, którzy po prostu mam do zrobienia zadanie, siadam, robię, nie patrzę, czy ja tego lubię, czy nie lubię. Bo mam takie wrażenie czasem, że to ze mną jest po prostu coś nie w porządku. Nie, Iza, to za dużo Facebooka i wiesz, tam Instagramerów i innych YouTuberów, fancy. Nie, jakby z tobą wszystko jest w porządku. Ja myślę, że to, wiesz co, ja bym to sprowadził do, bo to jest długi temat i chyba to nie droga, żeby to zaczynać. To jest pytanie na takim małym poziomie, co ja mogę zrobić, żeby to ruszyć. Przykładowo, jak ja mam coś takiego totalnie ogromnego, takiego totalnie, albo czego ja nie lubię robić, to na przykład ja nienawidzę gotować. O, no może jest dobry przykład. Nie lubię, odkładam, staram się w ogóle unikać tego jak ognia i jak się obawiamy z moją partnerką czasami, że ja coś gotuję, to jest takie dobra tam, niech zrobię. Ale odkryłem, że ja lubię być dokładny w tym, co robię. I przykładowo, ja zaczynam gotowanie od sprzątania. I to jest mój sposób. Gdzie ja po prostu wiem, że tego nie lubię, więc posprzątam. Bo przynajmniej jak już mam ładnie, no to gotowanie staje się trochę bardziej przyjemne. Mało tego. Jeśli ja gotuję z przepisem, w ogóle mam go rozpisanego przed oczami, no to w sumie punkt pierwszy, wiesz, mały kroczek. No tak, już jest jeden krok do przodu, nie? Już jak zacząłeś, to musisz skończyć. Nie ma bata. Tak. Wiesz co, mało tego, to można doprowadzić do takiego poziomu, gdzie będzie ci się bardzo chciało gotować. Znaczy, mi, mówię o sobie. Ja to kiedyś eksperymentowałem, to jest metoda małych kroków, trochę w stylu Kaizen, gdzie robię tak małe rzeczy, które mnie nawet nie przerażają, bo często odkładamy zadania, które nas jakoś są dla nas niewygodne, których się boimy, których nie lubimy, do których jesteśmy uprzedzeni, gdzie tam jest naprawdę dużo emocji z tym związanych i które też są często trudne na przykład. Więc dla mnie takim prostym krokiem jest sprowadzenie tego do najmniejszej wykonalnej czynności. Jeśli ja nie lubię czytać książek, to pierwszym moim krokiem jest to, że ja sobie pomyślę o tym, jaką książkę chcę poczytać. Okej, pierwszy krok wykonany. Dobra, zadanie na dziś zrobione. Odwracam się napięcie i idę dalej. Następnego dnia, dobra, to wskażę tą książkę na półce. Dobra, to na dzisiaj skończyłem czytać. Kolejnego dnia przełożę ją sobie na poduszkę. Dobra, tyle.
Następnego dnia otworzę na pierwszej stronie. Spoko, na dziś wiesz, zakończone. Ale robiąc takie małe rzeczy, popychając sprawę do przodu, no bo co to jest wzięcie książki, położenie jej na poduszkę? No banał. Więc wręcz nawet to później działa w ten sposób, że ja bym chciał zrobić więcej, ale sam się w tym stopuję. Wiesz, no bo nie będę, no, wybiorę książkę, położę, może od razu przeczytam. Nie. Jakby to jest też sztuką i być może nawet nauczenie się robienia takich, jeśli wiem, że coś jest ogromnego, trudnego, do czego jestem uprzedzony, nie chcę tego robić, to zrobić malutkie rzeczy, ale samego siebie powstrzymywać przed tym, żeby zrobić więcej, to wtedy wręcz będzie nas trochę bardziej rwało, żeby to robić. Okej, okay, w ten sposób. No może to jest, słuchaj, może spróbuję tak z kosztorysami, po prostu otworzę plik, popatrzę na niego i zamknę. I następnego dnia na przykład spróbuję skosztorysować jedno pomieszczenie. Może będę czuła faktycznie taki niedosyt, myślę sobie, no kurde, jedno pomieszczenie zrobiłam, no to polecę z tym, ale nie, Iza, następnego dnia dopiero. Może mi się to wyda na tyle atrakcyjne, że wiesz, o co chodzi. Ja pokocham robienie kosztorysów. Także podoba mi się. Wiesz co, podoba mi się ta metoda. Spróbuję z kosztorysami i dam znać. No. Super. Dla mnie jest tylko jedna myśl, która za tym stoi. Najgorzej jest zacząć. Wiesz, bo jak już robisz, to już lecisz. Ale dlatego jeśli dasz sobie takie przyzwolenie, żeby sobie odpuścić w każdej jednej chwili, powiesz sobie, robię tylko niezbędny minimum, którego nienawidzę, siądę, zrobię dwie kolumny i tyle. Wiesz, ale kiedy już, dobra, głupie dwie kolumny, byle szybko, wiesz, ale siadasz i jak już siedzisz, to jest ci łatwiej wejść w rytm, żeby faktycznie zrobić tego więcej. Więc może dać sobie przyzwolenie, że ja wcale nie muszę tego zaczynać i kończyć, ani nie muszę teraz się katować godzinami, tylko hej, ja sobie siadam na 3 minuty, włączam stoper, zegarek, jak mi dzwoni, odchodzę. Mhm. Więc siadam, co zdążę zrobić, to zrobię i później już tak, że jak dzwoni, no dobra, jeszcze może jedno, że to będzie łatwiej już pójść za rytmem. Świetne, podoba mi się to. Naprawdę spróbuję to z kosztorysami, przysięgam. Słuchajcie, jest za 15:11. Ja myślę, że to jest doskonały moment na to, żeby podsumować tę naszą rozmowę i podziękować, Kacper, przede wszystkim Tobie za udział w webinarze, no ale też wszystkim osobom, które na koniec majówki znalazły czas i to był taki pierwszy test zarządzania czasem, czyli znaleźć czas na to, żeby posłuchać webinaru. I myślę, że z wieloma przemyśleniami kończymy ten webinar. Ja na pewno wyciągnęłam mnóstwo tutaj dla siebie cennych informacji, które już od jutra spróbuję powoli wdrażać w moje życie. Do Ciebie ogromna prośba, Kacper, o to, żebyś napisał nam w komentarzach o tych aplikacjach, o których wspomniałeś i o tych wtyczkach do mediów społecznościowych, żebyśmy mogli z tego już zacząć korzystać. Dzięki, naprawdę, to była bardzo cenna, fajna rozmowa, dużo myślę, że i ja, i architekci, i projektanci z niej wyciągnęliśmy. Na koniec jeszcze podziękowania dla Tomka Kłody za to, że pomógł nam zorganizować dzisiejszy webinar. Gdyby ktoś potrzebował fachowca od drewna, Tomek, naprawdę, z czystym sercem polecam, świetny fachowiec. Dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście dzisiaj z nami. Przepraszam za problemy techniczne. Cieszę się, że udało nam się z nimi zawalczyć i przeprowadzić ten webinar do końca. Kacper, wielkie dzięki, naprawdę. Dzięki, przyjemność po mojej stronie. Dzięki Wam wszystkim za obecność. Gdyby ktoś z Was potrzebował jakichś indywidualnych konsultacji, to zapraszam, napiszcie mi maila na kontakt@kacperchmielowiec.pl, to odezwę się do Was indywidualnie i będziemy rozmawiać. Twoja strona internetowa to www.kacperchmielowiec.pl, czyli imię, nazwisko.pl. No, także ja Ciebie wyłączam, przepraszam Cię tutaj najmocniej, znikasz nam powoli. My, kochani, widzimy się na kolejnym webinarze, myślę, że gdzieś tak w przeciągu miesiąca. Nie wiem, czy jutrzejsze archigadki się odbędą, dlatego że prowadzenie webinarów tak późno wieczorem zawsze jest dużym dla mnie takim obciążeniem i psychicznym, fizycznym. Będę musiała trochę jeszcze, zajmie mi czasu, zanim zasnę i dojdę do siebie, więc nie wiem, czy jutro na 9:30 dam radę na archigadki dołączyć. Jeśli mnie nie będzie, to proszę nie obrażajcie się. Myślę, że spędziliśmy tutaj naprawdę bardzo cenne 2 godziny razem. Dziękuję Wam serdecznie. Dla wszystkich osób, które nie zdążyły obejrzeć całości, mam informację, że webinar będzie zapisany na grupie Architekt Pro, więc będziecie mogli wrócić do tych cennych informacji również po jego zakończeniu. A ja życzę Wam spokojnej nocy i tego, żeby przyszły tydzień przyniósł Wam fajne rozwiązania i nowe przemyślenia na temat lepszej efektywności Waszej pracy. Trzymajcie się, buziaki, pa, pa.